Mój plan jest taki. Ja chcę wygrać raz World Strongest Man, raz Arnolda. Ja mogę kończyć od razu na drugi dzień karierę. Na takiej suwnicy ile u ciebie wjeżdża? Wiesz co, ja tu zakładałem 800 kg, nawet nie zipiała, nic. Jaka jest geneza powstania tej siłowni? Wiesz co, geneza jest taka, że z dwóch mnie wyrzucili. Już gryf wygięliśmy, zrobił się banan. No i też już trzeba było przestać tam chodzić. Jak przyjadę z zawodów, to już piszą, nie będziesz jak Pudzian, nikt nie zdobędzie pięciu. Nikt nie przebije Pudziana. Największy mój martwy ciąg to jest 420 kg. I dalej to jest mało. Co się czuje w momencie, gdy nie możesz butelki wody unieść nad głowę? A jeżeli chodzi o rekordy świata, jesteś aktualnie posiadaczem ilu rekordów i w czym? W Anglii, z tego co pamiętam, 250 funtów kosztuje wejście lipowskie na Strongmana. Dzisiaj ludzie u nas w Polsce ci za to nie zapłacą nawet złotówki, żeby wejść, nie? To się pozmieniało właśnie. Cześć, pięknotko. Jest Piesio, ale to nie Piesio jest głównym bohaterem dzisiejszego odcinka, jako ten oto dżentelmen. Dzień dobry. Kielich, to na razie tak jeszcze nieoficjalnie, jeszcze porozmawiamy sobie oczywiście, przywitamy się oficjalnie w furze. Słuchajcie, słowo się rzekło kobyłką płota. Pisaliście w komentarzach, prosiliście, mówiliście, żeby był Mateusz. Bardzo proszę, jest Mateusz, a w zasadzie ja jestem u Mateusza. Zrobimy sobie takiego małego wstępniaka, takie intro. Zerkniemy sobie, jak wyglądają tutaj te bardzo ciężkie klamoty, jak Mateusz się przygotowuje, w jakich warunkach, jak wygląda ta siłownia. Taka przydomowa, chyba tak mogę powiedzieć. A, przydomowa, nie? Dokładnie. No dobra, nie ma co tutaj, nie ma co jest. Przyszedł ślicznotek na przywitanko, idziemy, tak. Opowiedz trochę, Mateusz, rejestratorki. No pewnie, zacznijmy od środka. Rejestratorki mamy włączone, więc śmiało możesz mówić. Jak w ogóle, skąd taki pomysł, jaka jest geneza powstania tej siłowni? Wiesz co, geneza jest taka, że z dwóch mnie wyrzucili i musiałem tą siłownię zrobić tutaj, musiałem coś po swojemu pomyśleć, bo początkowo jak zacząłem trenować, ja mieszkałem w internacie, w liceum i od niedzieli do piątku byłem tam. Tam mieliśmy taką siłownię na mieście, taką fajną, hardkorową, typową siłownię. I kurczę, skończyłem to liceum i trzeba było gdzieś trenować, gdzieś się rozwijać, a już wtedy zacząłem strongmana. No i poszedłem na pierwszą siłownię, rzuciłem sztangę, dziura się zrobiła w podłodze, wyleciałem. To jedna, a z dwóch chyba wywalili. Druga siłownia, już gryf wygięliśmy, zrobił się banan, no i też już trzeba było przestać tam chodzić. Więc miałem tam część w jednym garażu u rodziców i brakowało mi już miejsca. No i akurat te miejsce, gdzie jesteśmy, to jest pod spodem jest normalnie taki namiot, hala namiotowa. Ponieważ tutaj rodzice mają tartak i na jakiś czas mieli kontrakt, że robili palety. No i nie wiadomo, ile ten kontrakt miał trwać. I najszybszy układ, żeby po prostu zbudować taki namiot, żeby nie budować, nie inwestować. I tutaj zbijali palety, jednorazowe palety. I po jakimś czasie ten kontrakt się zwiększył i ten budynek został pusty. I tu był wysypany żwirem, wisiała folia, nie było tego obudowania, nie było niczego. No i zacząłem tutaj się przygotowywać do zawodów pierwszych moich, amator. I tu w tym żwirze, w tym brudzie, naprawdę jak ja już smarkałem, to wszystkim brudem, bo no po prostu był kurz, było naprawdę brudno, przewiewnie było, bo ta folia porwana, poniszczona, ale miałem dach nad głową, to najważniejsze. A powiedz, do tych pierwszych, to są te, które były w 2014 roku? Te, które wtedy byłeś pierwszy? Tak, ja zdominowałem. Zdominowałeś, dobrze pamiętam, dobrze się przygotowałem. Poczekajcie chwilkę, poczekaj, Mateusz, ja pokażę tak z zewnątrz trochę, jak to wygląda. O, sponsorzy, tak. I widzicie, tak jak Mateusz powiedział, od namiociku do takiej, kurde, chałupy. No i my to, no i rodzice mi pomogli tutaj, no bo ja początkowo zaczynałem tą karierę ze strongmanem, pracowałem jeszcze u rodziców w tartaku. No i ojciec padł na taki pomysł, żeby to zrobić, żeby to po ludzku jakoś wyglądało i obudowaliśmy to. Pracownicy nam tutaj z tartaku pomogli, więc to jest wszystko płytą OSB obite w środku, na zewnątrz jest, na zewnątrz, w środku jest wełna ocieplająca, uszczelniająca. Obiliśmy deskami, no bo drewna mamy od groma. No i blacho, dachówka, blacha. No i tak to wyszło. Polbruk daliśmy, żeby nie trzeba pozwolenia, no bo na Polbruk nie trzeba pozwolenia, żeby mieć taki budynek. Rzeczy jest coraz więcej. Z roku na rok ja tutaj dokupuję. Staram się tutaj, widzisz, suwnica na przykład ze Stanów Zjednoczonych ściągnięta, bo miałem taką polską produkcję, ale to się gięło wszystko, jak dokładałem ciężarów. Na takiej suwnicy ile u ciebie wjeżdża? Wiesz co, ja tu zakładałem 800 kg, nawet nie zipiała, nic. Więc naprawdę jest solidna. A ty zipałeś? Ja już bardziej. To jest sprzęt bardzo stary. Pierwszy sprzęt po takiej przejętej siłowni. Piękne.
która padła i ten sprzęt stał nieużytkowany i po prostu my to kupiliśmy od tej siłowni. Aha. I ten sprzęt ma ponad 20, prawie 30 lat. I funkcjonuje do dziś. Jedna rzecz, jaką się wymienia, to są tylko linki. Tak jest, zobaczcie, tutaj do ściągania w chwycie tam szerokim, podchwytem, jak tam chcecie, górny wyciąg do klatki piersiowej czy za kark, nie ma znaczenia. Piękny, klasyczny smyf Hessa. Jeszcze osoby, które zaczynały gdzieś tam w latach, nie wiem, 90. trenować, to tę markę pewnie kojarzą. Naprawdę solidne, toporne sprzęty, na których się świetnie trenuje. Ja uważam, że są absolutnie niepowtarzalne, tak samo jak Olimp marka. O! A propos! O wilku mowa, jak to się mówiła, wilk tu. Jest Olimp. To jest ćwiczenie z porodówki, tak jakby, nie? Tu jest Mateo chyba do ciągów, tak? Tu mi zrobił znajomy, tam mam tricepsy. Okej, okay, zobacz, jaka fajna. Tu jest tricepsówka, w siedzeniu można sobie zrobić. To miało być koncepcja triceps, nie? Ale on wymyślił to, żeby jeszcze tutaj coś wykorzystać, no bo warto, nie? I tu możemy robić jakiś tam martwy ciąg na prostych, wiosłowanie jednoręcznie, czy pod jakimś kątem, czy tu. Tak jest. I szluksy, nie? Kaptury. No nie? No i dalej. Tutaj mamy worki do strongmana, kule. Kul mam dużo, bo to są tylko kilka na siłowni mam. Ile taka kuleczka tutaj waży? Ta ma 190 kilka, a ta ma 150 parę. Mam cięższe jeszcze, większe, sam wlewam w kulewiec. Okay. Tu worki do strongmana, czyli do załadunku. Biegamy z tymi workami. Od 130 tam do 200 prawie kilo mam takie worki. Tu trochę obciążenia. Nakładaki. Hantle. Hantelki. To takie na moje potrzeby są rzeczy, nie są takie piękne fitness, jak to nie w miastach. To nie chodzi o to, 70, 80 widzę, to już jest 80 trochę, są, no. Tak, jest już trochę klamotu, zobaczcie, tu jest 70 kg, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Tu jest 80, to już można pomachać. Można pomachać, kurde. Jest co dźwigać. No tylko ja je dźwigam na mojej siłowni, bo kilku moich kolegów tutaj trenuje. Takich normalnych, takich dla siebie, no to oni to 70 chyba na nie ruszył, 60 jeden ćwiczył. A tutaj co to za kobyła? A to jest hantel taki, że jak mam na zawodach, że wyciskamy go już jednorącz tak nad głowę. No i tutaj ciężar dokładamy. Na tym hantlu na podobnym bijem rekord świata, czyli 150 kg zaliczyłem na takim hantlu. Mhm. No. Okej. Okay. No, tu zobaczcie, zaraz ile światło. Jest, kurde, ile jest ciężaru? 25 kg, 20, 10, piąteczki, 2,5. Jest, trochę są bampery, tutaj dwójeczki widzę, no. Tutaj klasyczny pulej do przyciągania do brzucha. O, jest i belka strongmanowa, tak? Jest belka stalowa, no to jest salowa. Ja mam no, belkę, ja mam 5 albo 6. To jest jedna, z których trenuję, ponieważ ma regulowany uchwyt, tak widzisz tam, możesz sobie poszerzać, zwężać. Okej, okay. O tak, rzeczywiście, zobaczcie, tak. Tutaj wystarczy śruby odkręcić, tak, nakładki można sobie tu w te dziurki. Tamte dziurki, klasa. Tak, sama w sobie jest ciężka, już 105 kilo jest startowa, nie? Więc już jest co dźwigać na samej rozgrzewce, wiesz? Tak jest, to trzeba. No. Tutaj to mamy trzeba. Jeden rak, pierwszy, z podestem, tu martwy ciąg robimy w tym miejscu, bo tu jest już solidniej wszystko zrobione, żeby tu się zarwała podłoga nam całkiem, nie? Okay. Więc tutaj zrobiliśmy solidnie. Tu jest rak mój pierwszy, którym ćwiczyłem. Zobaczcie, ile sztang do wyboru, do koloru. No, sztangi już mam różne, bo już staram się tak urozmaicać tutaj, nie? No, tutaj masz sztangę na przykład. Buciki do ciężarów, kolejna kula. O, tu bałagan. O, prezenci, który widziałem, sprezentowano tobie, nie? Jakiś czas temu, żebyś mógł sobie w zimę trenować, żeby ci nie... To mówię dokładnie, o tym tanku, o tym czołgu, nie? Świetna sprawa, jeżeli chodzi... Tak, notabene ostatnio jak robiłem nogi, to u mnie na Instagramie pewnie widzieliście, jak na tej maszynie też sobie tam pracowałem. Fajnie, właśnie zastępstwo tego, co miałem na zawodach, nie? Tu masz gryfy nawet z moim nazwiskiem mi zrobili w prezencie, z Rogue Fitness dostałem. A jaki piękny. Nie? Tutaj te gryfy różne. Zobaczcie, ile chwytów. I na szeroko, i kurde, tak trójkątnie. Ale możemy zmieniać, nie? Każdy możemy sobie przestawić, widzisz. Piękna robota, nie? Piękna tak samo, robota. Tu jest taki gryfik, widzisz, coś w tym stylu, nie? Też możemy sobie regulować. Tak jest, zobaczcie. Wiesz, fajna sprawa. Kieliszkowski. Fajnie, miło. To jeden z twoich głównych sponsorów. Tak, no. Takich dużych, no. Dużych. No, tu mam belkę. Belka ze Stanów Zjednoczonych przyjechała. Chociaż kiedyś zrzuciłem filmik z tym, to ktoś powiedział, że to jest podróbka z Polski, oczywiście, ktoś tak powiedział. No, w Polsce to lubię. Ale to jest oryginalna belka Steve'a Slatera. Aha. On tu belki robi na świat. No, w Polsce na pewno nic takiej nie ma. W Europie jest kilka, ale w Polsce jest na pewno jedyna, 100% jedyna. Jaka waga? 94 pusta ma, bo to jest drewno, taka, nie? Taka sote. Tak, no, okay. Dla każdego. No wiadomo, jest. Tutaj sprzęt jest taki, niedawno to dostałem, niedawno to odebrałem. Muszę zacząć się ruszać, chodzi o cardio, bo cardio jest u mnie kiepskie. Teraz z tej wagi zrzuciłem, jestem mniejszy niż byłem na zawodach, bo miałem 156 kilo, mam 148 teraz, więc naprawdę czuję się znacznie lepiej, ale muszę to cardio, mimo tego, że zrzuciłem wagę, chcę wypracować, trochę potrenować, bo jest ciężko, z wiekiem jednak jest coraz to trudniej, nie?
powiedział to tak 30-latek, jakby miał z 50, ale dobra, wierzymy. Ale się czuję na 80 czasem. Wierzymy, jest ergometr, jest skierk. Fajną też pracę tutaj, jeżeli chodzi o kardio, można zrobić naprawdę, chociaż się wydaje, że niby maszyna taka prosta, tylko się macha na tych linkach, natomiast można rzeczywiście. Jak się ustawi dystans do odpowiedniej, potem żałuje się, że taki dystans się ustawiło. Modlitewnik. No, bieżnie mam, kiedyś już ją zakupiłem. Airbike, to już jest najbardziej hardkorowe urządzenie na kardio, jak dla mnie. Tak, i moi drodzy, to co powiedział Mateusz, bez względu na to, czy jesteś kulturystą, nie wiem, jakimś fitnessiakiem, crossfiterem, zawodnikiem MMA, czy po prostu freakiem sportowym, to jest narzędzie diabła. Prosto z piekieł, airbike, kto trenuje, ten wie, że można na nim po prostu umrzeć. Z tym urządzeniem nie wygrasz. Tak. Nie wygrasz z tym urządzeniem. Nie ma mowy. Wymioty były, wszystko było tutaj. Więc no. Co tutaj mam, Mateo, jeszcze? No, tu mamy fajne urządzenie, mogę pokazać. Tak, jakby pokaż. Ktoś kiedyś takie chciał sobie kupić mega, bo do pleców. Ja przeciągam na przykład ciężarówkę, a na przykład po ciężarówce sobie dobijam plecy, nie? Mhm. Więc tu masz ustawianie, masz 4 levele, poziomy, nie? Akurat jest na lekkim, nie? I masz niekończąca się lina, nie? I czyli możesz sobie... rozumiem, że oporu, tak? Tak, 4 oporu. Poziomy oporu. No, możemy to sobie zmieniać wysoko, zawieszać, ciągnąć z góry, z dołu. Piękna to jest ta pozycja, tak jakbym teraz ciężarówkę robił, bo do zawodów się rzekowałem, no i tira ciągniemy w tej pozycji, no nie? Tak jest. No i jednak tu dopracowałem te mięśnie. No i to jest tak jakby też rozgrzewkowe nawet, nie? Ćwiczenie fajne, żeby dopracować plecy. Mega robota. Jeżeli mega to fajne. Oczywiście, Mateo, nie jest tajemnicą, taka maszynka od Rouga, to jaki to jest koszt, jakby ktoś chciał sobie sprezentować? Która? No ta, cała. To jest osobne. To jest osobne. Czyli, tak. A, bo to jest tylko... To jest doczepiane. Ja doczepiłem to tutaj z tego względu, że to jest ciężkie i tego nie przesunę. Super. A tak samo, sama taka konstrukcja, jakby ktoś chciał, nie wiem, do sufitu czy gdzieś w domu sobie przyczepić. To nie chciałbym skłamać. Ale parę złotych jest, co? Chyba z 6 tysięcy złotych. No właśnie. Także jak jesteście zawodowcami, troszkę tam pitoszki już jest. Ja akurat się dogadałem ze sklepem, że sklep mi trochę tam cenę zrobił za tą za reklamę, więc fajnie. Tutaj też można grupę kulszowo-goleniową, można brzuchy, nie? Można cudy. Tak, też fajne. No, używam głównie do tych odgięć, do tyłu, na plecy. Tak jest. Nie? No. Główny sponsor. Tutaj mamy też ładną... To jest wszystko tak poobczepiane na ten moment, bo sprzątaliśmy troszkę. Ładna klateczka. No, tu masz te stojaki, że samo odchodzące, nie? Czyli możesz sobie sztangę. Tak, tak. I ten do dipów mamy klatkę całą. Czyli łapy regulowane są, że możemy sobie tutaj robić... Kurde, powiem tobie szczerze, Mateusz, że tak, troszeczkę podglądałem w tych social mediach, jak wygląda ta twoja siłka. Ale to na żywo robi ogromne wrażenie. Ja się nie spodziewałem, że jest tego sprzętu tutaj tyle. I no, niektóre sprzęty to są takie naprawdę profesjonalne. To nie jest jakieś tam, wiesz, z pierwszej lepszej łapanki. No nie, jak kupię B9, no to będzie trzeba zaraz to wymienić. Tak samo kupiłem kiedyś tam gryf za młodego, jeden, to się pogiął cały, więc po co dwa razy inwestować albo trzy i się zdenerwować. Mateusz nie pogiął się, tylko ty pogiąłeś. No, ale jakby był mocny, to by się nie pogiął. To by się nie pogiął. No. Tak jest. I tu masz takie ciekawe rzeczy. Ty musisz spływać to podnieść. Uuu, zobaczcie to. Jak młot tora. Kieliszkowski jest. Ile ta kobyłka ma? Ile byś dał? No kurde, nie wiem, no ale... Nie wiem, 150 kilo? 154, masz oko. O kurde, molata, no lżejsza. 127, trochę. To na rozgrzewkę. No mam oko. I tu są te tarcze takie, nie? Które tak. Też nosicie na czas bardzo często. Na dystans. Na dystans. No, na dystans. Tutaj ładujemy ciężar. Taka sama tarcza była wtedy na Arnold Amator, gdzie ja startowałem. I tutaj ładowaliśmy wtedy 180 kg wtedy miałem na tych zawodach. I zrobiłem ponad 80 metrów. A nie wiedziałem, wiesz, ja też poleciałem pierwszy raz do Stanów. Moja pierwsza wycieczka dalej nie do Niemiec. Więc przygoda życia, bo Niemcy masz 20 km obok. I wiesz, człowiek wystraszony, ktoś powiedział do ciebie, niedobry, to ty myślałeś, że chcą cię bić na przykład, ale wystraszony totalnie. Ja nie wiedziałem, ile mam robić, no bo teraz jak ja na zawodach wiem, że ktoś zrobił 50 metrów, to ja zrobiłem 51 z nim wygrałem. To ja do oporu waliłem, ile się dało. To wiem, że jeden zawodnik zrobił 50 parę metrów, a ja 80 wykręciłem. Chłopy się za głowę łapały, co? No, ale wiesz, w finale wyszło tak, że do jednej konkurencji już nie musiałem wyjść, a mimo tego wyszedłem załamany, bo mi tam kula nie poszła. Ja wystraszony, że zawody przegrałem, a tam wychodzi, kurde, punktacja wywindowana taka, że ja, wiesz, mogłem odpoczywać. Kielich i długo, długo nikt. Tak było, tak było. Wtedy tak było. Powiedz mi przy tych tarczach, co jest trudniejsze dla ciebie na ten moment, albo co było kiedyś, a może się zmieniło? Ciężar, czy to, że ona jest piekielnie niewygodna? Wiesz co, to, że jest niewygodna, to jest jedno, ale najgorsze jak u mnie, u niektórych zawodników to nie działa jak u mnie, ale jak ja z tym idę, mi strasznie dwójki i pośladki się pompują. Ja czuję, że miałbym się rozkraczyć i usiąść z tym. Okay. Może na tym mieście jest słabe,
Może gdzieś tu jakiś jest ucisk na kręgosłup, na plecy, nie wiem, po prostu gdzieś odpływam. I na przykład na ten moment, jest, jak robiłem do World Strongest Man, to do zawodów, to robiłem z tym ciężarem, co na Arnold Amator, około 40 metrów teraz. A kiedyś robiłem, miałem 21 lat, 80 metrów. Czyli więc, coś jest na rzeczy. Więc coś jest na rzeczy. Może te mieście nie są nauczone, niewybiegane, nie? Jeszcze. Bardzo, bardzo ciężka konkurencja. Jak już się ją podniesie, tą tarczę z ziemi, to idź jak najszybciej, bo to jest już twoja chwila. Jeśli będziesz szedł powoli, no to wiadomo, metrów nie nabijesz, nie masz dystansu, no to masz gorszy wynik, tak? No. Kurde. Wygląda to pięknie, aż chciałoby się tutaj jakiegoś pre-workoucika strzelić i kurde trening pogonić. No, to jeszcze kostkę wymienimy brukową, bo jest pozarywana po poprzednich treningach, to wszystko jest, to są dziury potężne, tam są dziury ogromne. Jutro się za to bierzecie. Tak, jutro musimy tą kostkę zerwać, nową położymy i wtedy położymy maty podłogowe tamte, jak na tamtej stronie i będzie porządnie, elegancko, czysto. Opowiedz jeszcze trochę, Mateo, bo kurde, nie byłbym sobą, jakbym nie zapytał, co my mamy tutaj na zewnątrz? A na zewnątrz mamy rzeczy też, które nie wchodzą tutaj i się nie kwalifikują do środka, bo całkiem zniszczymy teren. Tu mamy walizki, tak jest. Strongmana, to jest frame. Czyli to rama, którą pod górkę robiliśmy. Oglądałeś gdzieś ten film? Będziemy o tym rozmawiać, pewnie. To dokładnie. Jest twoja korona konkurencja. Dokładnie. Kurde, tak? Tam kamienie, jak tam przykład dużo ludzi mówiło, bo ty masz dobry ten kamień na barki, dlaczego masz taki? No bo zobaczyłem tam kamienie. Dlatego, drodzy. No bo wszystko się pozbierało z pól, z parkingów pobraliśmy. Mateusz chodził. Dzień dobry, kamienie to można, panie, bierz pan te kamienie. Tylko przeszkadzają. Dokładnie. Tak jest. Ludzie chcą się wyzbyć czasem, to faktycznie, ale dla mnie to dobrze. Kule. Kule są jedne, tam są kolejne kule. Tu mamy beczki do rzucania, bo mamy poprzeczkę. O właśnie, zobaczcie, jest poprzeczka. Poprzeczka jest regulowana, tutaj wysokość możemy sobie ustawić. O, tutaj jest słup. Oglądałeś kiedyś Mariusza Pudzianowskiego, jak to przewracał, tak? Tak, tak. No to ostatni słup na Mistrzostwach Świata miał 170 kg. Najcięższy, a ten ma 250. Ja pierdzie. A musiałem go jeszcze uciąć 80 cm, bo on był długi, jeszcze miał końcówkę i że ciężary można było nakładać. Bo ja się przeliczyłem trochę, jak go produkowaliśmy. No a ja ostatnio, jak tutaj do ciebie jechałem i się szykowałem pod rozmowę z tobą, to się zastanawiałem, a to był na pewno ten słup, jak się szykowałeś chyba albo do Mistrzostw Świata, albo do Arnolda, nie chcę skłamać. No. I tak mówię, Jezus, co tak Mateusz powoli, wiesz, tak idziesz opornie. No. Mówię, ile to waży? No to już teraz wiem. Jest piekielnie ciężki. Już, ja naprawdę już teraz pierwsze treningi tak się bałem to robić, że prosiłem kolegę, że gdyby coś się stało, to on tą dużą oponę turlał za mnie tutaj. Aha. I w razie, gdyby mnie to przygniotło, to ta opona jeszcze mnie uratuje gdzieś tam, nie? Przeasekuruje trochę, tak. Koledzy mnie nie wyciągną z podnie, no niestety. Ta. Więc no naprawdę bardzo się bałem to podnosić, bo to, wiesz, wystarczy, gdzieś ci się ślizgnie, albo nawet triceps się urwie, cokolwiek. No to dostajesz łeb, nie? To kurde zabić może. Albo się przytka, zemdlejesz, no różnie, no to są potężne ciężary. Tak, no? Jest. No. Dobra, oponka? Opona, tak, od koparki. Jaka waga? 400 kilo. Ja tam mam cięższą. Tam mam obok cięższą z lewej strony. Gdzie? Tutaj. Przywieźliśmy ją. Ta w takim razie ile? Nie ważyłem jej na początku, bo przywiozłem, mówię, będę ją podnosił, bo tą podnoszę 20 razy, tam to podniosę na pewno. No i zabrałem się za nią, nie ruszyłem. Poprosiłem kolegę, pomóż mi. We dwóch nie dało rady. Trzeciego kolega lekko z ziemi się oderwała i tak leży do dziś. I nie wiesz dalej, ile waży? Nie chcę wiedzieć, bo nawet nie ma sensu. A pi razy drzwi? 800. Uju. Skoro trzech typa ją nie ruszyło, to... No jest przesadzona, nie? Jeśli ktoś chce, to oddam śmiało. Tutaj? Tutaj są stopnie, ten jest metalowy, to jest klocek. Schodów nie mam, bo pożyczyłem. Czyli te schody takie, wiesz, takie schodowali klocki. To się tak nóżka i tak, klocek i do góry. To pożyczyłem schody, konstrukcję pożyczyłem. No, co ciekawa historia, kupiłem od Tyberusza Kowalczyka. Kojarzysz? Startował w Strongmanie. I on mi sprzedał ten klocek, lżejszy i jeszcze był najcięższy. I czaisz to, że złomiarze ukradli najcięższy? Co ty powiesz? No, ale tu u niego z działki. A czyli, że ja mam problem ten podnieść, a co dopiero, jakim chłop miał determinację, że wyniósł klocek 270 kg. Ja myślę, że oni mieli jakiś patent, nie? Przyjechali, nie kurde, wiem, wiesz, nie wiem, na coś to... Na rower? Nie, jakąś taczkę, jakiś cholera wie, nie? 270 kg, wyobraź sobie? Jaka to jest, musi być determinacja, jaka motywacja, żeby to wynieść i dociągnąć, nie? Tutaj kule. Się wrzuca oczywiście. Tutaj tak? Się wrzuca kule na te podesty, one są regulowane. Zobaczcie.
Raz, dwa, trzy. Trochę nieprzemyślane są, bo ja muszę je przykręcić do ziemi, bo bywało tak, że rzucałem tą kulę, kula gdzieś tu się odbiła, no i stół się przewalał, albo tam chłopak stał z tyłu, to czasem prawie nakryło go tym stołem. No więc trochę takie nieprzemyślane, ale muszę dopracować. To oczywiście na barki i... Tu mój stary jok, na plecach to się nosi, spacer Bushmana, to się wszystko pozaginało, połamało, więc stworzyliśmy większy tam, stoi. Zobacz. 280 kg pusty ma już. Ten żółto-czarny, tak? Dokładnie, to... No i tam jest platforma Viking Press, ta końcówka jest teraz ściągnięta. Mhm. Z tego względu, że przerabialiśmy ją troszkę, żeby robić tam przysiady czy martwy ciąg. Pokażę wam, jak to wygląda. Tu jest ta nowsza konstrukcja, o której przy chwilę mówiliśmy. A tutaj wtedy przychodzi Viking Press, czyli przychodzi konstrukcja i możemy tutaj na barki wyciskać, ale zmieniliśmy teraz uchwyt, że będzie jakby sztangę jeszcze mocujemy. Aha. Czyli będę mógł sobie to obniżyć tam na dół, robić martwy ciąg, jednocześnie mogę robić z tej pozycji przysiad, gdzie wszystko mam na platformie umieszczone, co nie? Więc trzy funkcje w jednej maszynie, nie? Kurde, przemyślany temat. No, bardzo fajna rzecz. Ciężka, stabilna, więc nie ma prawa nic się stać, nie? A tutaj jeszcze ten HES, starszy taki? A tu HES, maszyna nogi, nieużytkowana przeze mnie. Musiałem ją teraz z garażu wyciągnąć, bo muszę mieć miejsce w jednym garażu i tak teraz stoi i chyba ją wystawię na sprzedaż, bo... Niech będzie parę złotych, nie? Może ktoś się skusi. No. Za grosze oddam. Tutaj zaczęliśmy mówić o tej, jak to nazwać profesjonalnie? Poprzeczka, o tej poprzeczce. Nie wiem, czy widzieliście, jak się Mateusz popisał na ostatnich Mistrzostwach Świata. Mimo, że poszło tam jak poszło, o tym sobie porozmawiamy oczywiście zaraz z Furze, to tutaj z ketlami to zapierdzielałeś, nie? Wiesz co, to było jedno ćwiczenie, które ja robiłem do Arnolda i do każdych zawodów, ponieważ ja rzuty traktuję jako ćwiczenie rozgrzewkowe. Czy przed martwym ciągiem, jest to bardzo fajne ćwiczenie, bo nie wymaga dużo siły, ale dynamiki tej rozgrzewki, tego mobilności tego ciała. Ja to trenowałem. No ja to ćwiczenie bez problemu wygrałem, ja tam mogłem 10 sekund jeszcze obciąć, bo ja przeważnie nie patrzę za siebie jak rzucam, bo to mogę mi tam zdominować całkowicie. I do tego ćwiczenia się przygotowałem i jak widziałeś, wygrałem to ćwiczenie. Mhm. Do innych ćwiczeń na World Strongest Man ja nie byłem gotowy z tego względu, że ja się skupiłem tylko na Arnoldzie, ponieważ ja wracałem po bardzo ciężkich kontuzjach, po dużych operacjach i powiedziałem sobie, że muszę się skupić najpierw na Arnold, bo jeszcze miałem problem z kolanami i mówię, że gdybym się jeszcze skupiał dodatkowo na kolejnych zawodach, to jeszcze wyjdzie tak, że nie pojadę żadne, bo zaraz sobie narobię jakieś tam biedy, szkody. Dlatego postanowiłem wystąpić najpierw na Arnold, odhaczyć to i wtedy szykować się na WSM. No ale na WSM miałem tylko 3 tygodnie z bólem kolan, niestety przygotowania nie były za dobre. Bardzo, bardzo były to dla mnie trudne przygotowania, więc wynik jak wynik. No ja pojechałem nieprzygotowany, naprawdę nieprzygotowane lekcje nie były odrobione, więc dlatego nie wszedłem do finału. I zaraz sobie o tym pogadamy. Mhm. Czy coś jeszcze, Mateusz, z takich ciekawostek siłownianych tutaj? No i tutaj jest... piaskownicę zrobiłem. No, tak. Do rzucenia albo kamulcami, albo beczkami? Piaskownicę zrobiłem na szybko, bo jak się dowiedziałem, że zawody World Strongest Man będą na plaży, no to plażę sobie otworzyłem na szybko. Jeden trening tylko zrobiłem. Miałem zrobić 3 treningi, no ale kolana mnie tam jakoś tak odcięły z bólem, że nie byłem w stanie więcej tego przetrenować, szkoda. A co tutaj będzie kombinowane? To jest jeszcze uchwyt Herkulesa, przyjechało dzisiaj z malowania. Ja jestem ciekawy. I tam jest właśnie te słupy, które rozrywają na boki, wiesz? Tak, wszystko trzeba będzie skręcić i będziesz to sobie stały trzymał. No, dokładnie. No dobra. Stały trzymał. Pięknie. Zobaczcie, kurczaki, jakbyście tutaj byli, naprawdę jest niebieskie niebo, jest tak zielono, są takie piękne pola. Tutaj oczywiście jakiś tam rodzinny interes, to nie jest akurat najważniejsze dzisiaj, ale chodzi o to, że Mateusz naprawdę żyje tu w pięknych okolicznościach. Nie chce do miasta, miasto go przeraża, o tym sobie też porozmawiamy. Zmykamy, słuchajcie, do fury. Myślę, że fajnie wam pokazaliśmy, jak tutaj wyglądają te siłowniane włościa. Lecimy pogadać. Dobra, bądźcie z nami. No to co? Czas na krótką przerwę. Jeśli podoba Ci się ten materiał, przypadł Ci on do gustu, to pamiętaj proszę, żeby w zależności od tego, gdzie go słuchasz, kliknąć subskrybuj lub obserwuj. To pozwoli zwiększyć nasze zasięgi oraz popularność tego kanału i dotrzeć do jeszcze fajniejszych i ciekawszych gości. Dzięki. Piona. No to co, słuchajcie, zwyczajowo to robię, więc zrobię to kolejny raz. Wiewiórki i Bobry, dzień dobry, chociaż zaraz w komentarzach jeden z moich ulubionych komentujących powie siema wujaszek Bober, więc inaczej może. Elo 320, cześć 6246, Krzysztof Ferec, wujaszek Fericze. Teraz już oficjalnie z mojego dyliżansu ze mną, już wiecie o tym. Po prawicy Mateusz Kieliszkowski. Jeszcze raz Mateusz, witam. Witam ponownie. I słuchajcie.
Przede wszystkim to się Mateuszowi tutaj należą podziękowania, bo miał trochę na głowie. Ja jestem niesamowitym upierdasem. Jak to twój kolega po fachu, Mariusz Pudzianowski, mówi, cierpliwy, nawet kamień ugotuje, więc cię tak troszeczkę męczyłem i cię ugotowałem. Bardzo się cieszę. Tak jak wam powiedziałem w zapowiedzi, 500 km, chyba bez 20 km przyjechałem tutaj do Mateusza. Pokazaliśmy wam, w jakich okolicznościach trenuję, jak wygląda ta siłka. Mam nadzieję, że zrobi na was wrażenie, a teraz sobie odrobinkę pogadamy. Jest trochę tych tematów do poruszenia. I Mateusz, zaczniemy sobie tak niechronologicznie. I to już oczywiście wiecie o tym, że to jest kolejna odsłona jazdy z Wujaszkiem dla kanału Olimp Sport Nutryczny. To już chyba nie muszę powtarzać. Zrobimy sobie, Mateusz, trochę niechronologicznie, bo to, że były Mistrzostwa Świata Siłaczy, tak, to wiemy. To, że byłeś na Arnoldzie, to wiemy. Trochę już nawet o tym porozmawiałeś, kilka podsumowań w internecie widziałem, też między innymi na tych twoich podsumowaniach się szykowałem do naszej rozmowy. Ja bym się chciał najpierw skupić na tym, co tu i teraz, i później sobie tak będziemy trochę skakać do przeszłości i znowu do przyszłości, więc nie będzie chronologicznie. Co się aktualnie w tym momencie, po Arnoldzie, po Mistrzostwach Świata, u Mateusza Kielicha Kieliszkowskiego dzieje? Co u ciebie w trawie piszczy na ten moment? Obecnie jestem w okresie jakby regeneracji po tych zawodach, ponieważ moje kolana bardzo, bardzo zostały po Arnold Classic, po zawodach przygotowania do Arnold Classic. Były bardzo, bardzo trudne, ponieważ w tym roku wymyślili dziwną konkurencję typu właśnie rzut kamieniem na odległość. No i wygląda na to, że to jest bardzo prosta konkurencja. Kamień ma niby tylko 80 kg, ja trenowałem nieco cięższym, 90 parę. No i musiałeś się rozpędzić w odpowiedniej tam odległości i ten kamień wyrzucić. W taką długą piaskownicę, nie? No, w piaskownicę na przykład, żeby ten kamień wyhamował. I wychodziło tak, że wiesz, jak się rozpędzasz, chcesz jak największą prędkość uzyskać, no bo nie jesteś w stanie tego kamienia rzucić jak piłką lekarską, bo to jest 90 kg. No to rozpędzasz się i patrzyłem na zawodników, którzy to jest sport pochodzący ze Szwajcarii. No i rzucają normalni zawodnicy, normalnej postury, nie tacy jak my rozbudowani. I oni mają głównie technikę, że bardzo mocno się rozpędzają i hamują na koniec i tym tempem swoim wyrzucają ten kamień. No ja to chciałem bardzo skopiować i hamowałem mocno, najpierw na jedną nogę, więc rozpędziłem się, stanąłem mocno, mój ciężar ciała plus ten kamień 90 kg, to jest 250 kg na jednej nodze. I to mocne wyhamowanie zakuło mnie tam w czwórce mocno, w ścięgnie, w środku, w kolanie. Drugi trening, mówię, nie poddaję się, hamuję na drugą nogę. Skoro ten, tam utykałem troszkę, ale zrobiłem na drugą nogę. Drugą nogę sobie doprawiłem. No i na te zawody jechałem już z takimi obolałymi tymi kolanami i pojechałem tak naprawdę i nie miałem tej formy, której powinienem mieć już na tych zawodach. Byłem przygotowany w miarę, ale mógłbym być znacznie silniejszy, ponieważ te zawody śmiało mogłem wygrać. Ci, co mnie obserwują, wiedzą, że na przykład ciężar belka nad głowę, ja wyciskałem 200 na kilka razy nawet, a tutaj zrobiłem tylko raz. Raz, tak jest. Założeniem było zrobić dwa, tyle to na najlepszym treningu. Ciężar belkę 195, ten docelowy, ja wycisnąłem tylko dwa razy na treningu. Dwa razy. Jeden trening zrobiłem, jedno powtórzenie i na drugim treningu zrobiłem dwa i mówię, jeśli to ja to powtórzę na zawodach, będzie super. No ale na zawodach też wiadomo, adrenalina, stres, dodatkowy presja, nerwy i w ogóle tam bardzo duszno było. Ja trenuję w warunkach, sam wiedzieć, otwartych, u mnie jest dostęp powietrza, tam ja wciągam tę belkę drugi raz. Pierwszy raz poszedł bardzo lekko, drugi raz już czułem, że mam dleje, nie mam siły. Siły nóg też nie mogłem użyć, ponieważ te kolana mnie bolały. I czułem, że uginam nogi, to dosłownie jakby miały mnie rozerwać, więc samym rękoma 200 kg jest ciężko podnieść, sam przecież wiesz, bo ćwiczysz. Tak, ale ciekawą rzecz, przepraszam, takie moje wtrącenie, bo tak, próbowałeś rzucać tym kamieniem na jedno kolano, próbowałeś na drugie, a jak sobie zerknąłem, jak to wyglądało na Arnoldzie, to na Arnoldzie w końcu zrobiłeś takie wyhamowanie, tak jakby na dwie nogi i tym kamieniem zza głowy, nie? Tak, to ja zrobiłem to idealnie, tak jak chciałem, tylko że to nie kosztowało kupę bólu, nie? Ja tego bólu nie pokazywałem, ale no niestety... Ale konkurencja wygrana. Wygrana. I jedna z trzech wygranych. Tak, jedna z trzech wygranych, no i te kolana sobie trochę poszarpałem. Wróciłem z tych zawodów, zostały mi tylko 3 tygodnie przygotowania do World Strongest Man. Konkurencję do World Strongest Man znałem już troszkę wcześniej, zaproszenie przyjąłem dużo wcześniej, dużo, dużo wcześniej. I też nie chciałem postawić się teraz w świetle koło organizatorów, że ja zaraz odmawiam, że nie przyjeżdżam znowu któryś raz, bo już kiedyś miałem kontuzję. Mówię, pojadę na te zawody, jeszcze mi tu znajomi doradzili, jedź, zobaczymy co będzie. No i zrobiłem trzy treningi może na każdą partię, ale wiesz, sam wiesz, jak trzy treningi to nie jest wystarczająco. Ja powinienem mieć okres przygotowawczy od 8 do 12 tygodni takich zawodów i wtedy ja mógłbym coś tam pokazać. I taki zdrowy okres, a nie, że okres po prostu, gdzie ja jadę na przeciwbólowych i wymuszam się na treningu, albo wchodzę na trening i z niego wracam za parę minut, bo nie jestem w stanie tego zrobić.
No i także to jest dla mnie ten czas na regenerację. Ja te kolana muszę wyciszyć, uspokoić i prawdopodobnie dopiero odbudować całą przede wszystkim siłę statyczną. Wrócić na siłownię, zacząć ćwiczyć normalnie, nie skupiać się tylko na strongmanie, na pięciu konkurencjach, które będą, tylko budować siłę cały czas, na przykład martwy ciąg, robić przysiady, robić wyciskania na barki różnego rodzaju, wznosy, wszystko, żeby wszystkie mięśnie odbudować i wtedy dopiero na jesień, wrzesień, październik na 100% chcę wrócić. A powiedz mi, czy są jakieś specjalistyczne takie metody po takich przeciążeniach potężnych, bo to są przecież setki kilogramów, po dwóch startach w bardzo trudnych zawodach, gdzie no konkurencje i konkurenci na bardzo wysokim poziomie. Czy ty jakieś specjalistyczne metody uskuteczniasz, jeżeli chodzi o jakąś regenerację? Czy ty, nie wiem, rezygnujesz z treningu, więcej jesz, lepiej się suplementujesz, lepiej się nawadniasz, czy masz jakieś swoje patenty? Staram się trochę morsować w tej zimnej wodzie, chociaż chodzi tej zimnej, mieszać trochę z ciepłą, to jest jedna rzecz. Jedzenie, no i sen jest dla mnie tutaj najważniejsze. Rozciąganie oczywiście też wchodzi w grę, zabiegi jakieś fizjoterapeutyczne. To jest podstawa. Więcej rzeczy już nie wymyślisz, nie ma tam cudów. A czy z tymi kolanami jakieś tam prześwietlonka robiłeś? Coś okazało się? Co robiłem? Prześwietlenia. To są przeciążenia też, które są spowodowane przeszłością, ciężką pracą, dużymi ciężarami. I tam zbierała się jakby błona maziowa, która uciska. I na przykład jeśli ja jadę autem i kieruję i siedzę w pozycji, że mam kolana podgięte, ja jadę 30 minut, muszę zatrzymać auto, wstać na 10-20 sekund i mogę jechać znowu dalej. Znowu będę jechał i nie będzie problemu. Ale na przykład co te 30 minut muszę się zatrzymać, bo jest taki ból, że jest nie do wytrzymania. Jak chodzę, nie czuję nic. Chcę zrobić przysiad, to trochę boli. Ostatnio robiłem mój trening, tam 200 kg przysiady. Robiłem to w miarę komfortowo, ale czuję ten ból. Niestety. Ktoś z Was na pewno, drodzy widzowie i słuchacze, jeżeli miał, że tak powiem, przerost w cudzysłowie tej maziówki, kaletki takiej maziowej, tak jak moja narzeczona między innymi ostatnio i tak jak teraz Mateusz mówi, to zdaje sobie sprawę z tego, jaki to jest ból. To robi się stan zapalny, tego się zbiera po prostu za dużo w kolanie i są tak potężne uciski, że to jest nie do zniesienia. Tak, jest opcja jeszcze, żeby to właśnie wyczyścić artroskopowo. Mój lekarz mi bardzo na to naciska, żebyśmy to zrobili. Bardzo delikatnie mówi mi to zrobi, że i chyba na to pójdę, ponieważ no, nie czuję rezultatów takich regeneracyjnych. Mimo tego, że już kilka tygodni mam luzu, to dalej czuję ten ból i nawet jak leżę w łóżku, to mnie to boli, gdzie nie powinno. I prawdopodobnie my to wyczyścimy artroskopowo i po dwóch tygodniach, tak jak lekarz powiedział, po dwóch, trzech tygodniach ja normalnie zaczynam ćwiczyć i nie ma problemu. Robiłem kiedyś artroskopię barku, bo też miałem ucisk potężny, nie miałem rotacji, ból piekielny podczas ćwiczeń. Wyczyścili mi to, odpukać, nie ma żadnego problemu, rekordy świata poszły. To trochę taka kosmetyka wręcz. To jest kosmetyka, tak, dokładnie. Tak. No to co, stop, mała przerwa, łap. Kod Fericze, który da Ci 10% zniżkę na olimpstore.pl. Zaoszczędzisz i jednocześnie kupisz suplementy najwyższej jakości, które będą wspierały Twoje efekty treningowe. Zajrzyj na olimpstore.pl lub do punktów stacjonarnych Olimpstore. Porozmawialiśmy sobie troszeczkę o tej regeneracji. Wrócimy sobie oczywiście jeszcze do Mistrzostw Świata i do Arnoldsa, bo chciałbym, żebyś tam zrobił moim widzom i moim słuchaczom takie krótkie podsumowanie, co tam generalnie poszło nie tak, co poszło tak, z czego jesteś zadowolona, ale to za chwilkę. Regeneracja poruszona. Jakie są, Mateusz, Twoje najbliższe plany? Bo gdzieś tam widziałem w social mediach, chyba na Instagramie pisałeś o tym, że te Mistrzostwa Świata no nie poszły tak jak byś sobie tego życzył. Wyjaśniłeś oczywiście dlaczego, ale że masz wielkiego smaka i ostrzysz sobie sportowe kły na ten rok 2024. Jakieś plany już są takie bliższe, dalekosiężne może? Dokładnie. Chcę na jesień wystartować w zawodach Giants Life w Anglii. To będzie chyba we wrześniu. Tam się troszkę przetrzeć. W październiku mam zawody Rogue Invitational, czyli zawody w Teksasie. To jest jeden z najcięższych takich zawodów. Coś w stylu Arnold Classic. Dziesiątka zawodników jedzie na specjalne zaproszenie, więc z racji tego, że jestem w Rogue Fitness jako ambasador, raczej powinien mieć zaproszenie, więc o to się nie muszę martwić. I ten rok traktuję to jakby takie przetarcie, ale w 2024 już chcę uderzyć na 100%, jeśli mi to zdrowie pozwoli, mam nadzieję, bo jestem naprawdę bardzo zmotywowany, chcę pracować, chcę dźwigać, mimo tego, co już przeżyłem. Chcę wygrać Arnold Classic na pewno w marcu 2024. Jeśli będę w formie, będę się stał World Strongest Man. Tylko że do World Strongest Man ja już będę całą bazę przepracowywał przez wiele miesięcy, a nie że przez trzy tygodnie. Więc plany są duże, oby tylko zdrowia nie zabrakło. Powiedziałeś o sportowych. A jak to jest, jak się jest siłaczem? Wiemy doskonale, że to jest sport, no...
nie chciałbym tego brzydko sformułować, ale w obecnych czasach w XXI wieku, gdzie poziom jest galaktyczny, tak, przeciążenia są po prostu jakieś niemiłosierne, ująłbym to w ten sposób, to wiemy o tym, że strongmanem no, nie można być całe życie. Chociaż dwóch na Mistrzostwach Świata strongmanów, Show i tam jeszcze jeden, nie pamiętam teraz. Tak, Felix. Tak, 7 lat, prawda? No, no to oni tutaj trochę są takie przypadki, powiedzmy, odstępstwa od reguły, no ale nie chcesz chyba dźwigać całe życie, chyba że chcesz, to się zaraz w tej kwestii wypowiesz. To jakie są plany twoje takie około sportowe, pozasportowe? Mój plan jest taki. Ja chcę wygrać raz World Strongest Man, raz Arnolda. Ja mogę kończyć od razu na drugi dzień karierę. Nie muszę dźwigać. Moim planem, założeniem od początku było takie, że jak ja wystartowałem pierwszy raz w Arnold z tymi najlepszymi, czyli z Jonasem, Brianem, ja zająłem trzecie miejsce. Ja powiedziałem, że pewnego dnia te zawody wygram. Ja muszę to wygrać. Wiele było takich przypadków, że o mały włos mogłem zawody mieć, mogłem wygrać. No ale niestety no, nie udawało się. I zawsze jakieś pod górkę były problemy zdrowotne. Dlatego chcę się wyleczyć do końca, chcę te zawody wygrać i ja mogę kończyć karierę. I nie muszę być jak Mariusz Pudzianowski, bo wielu ludzi mi tu już porównuje do Mariusza. I to jest takie już naprawdę denerwujące z tego względu, że jak przyjadę z zawodów, to już piszą, nie będziesz jak Pudzian, nigdy nie będziesz miał 5 tytułów. Nikt nie będzie miał 5 tytułów, nikt nie zdobędzie 5, nikt nie przebije Pudziana, ponieważ Pudzian był naprawdę fenomenalnym zawodnikiem. W dzisiejszych czasach nie jesteśmy w stanie uzyskać 5 tytułów, ponieważ twój organizm tego nie wytrzyma. A jeśli wytrzyma, to przyjdzie ktoś młody, lepszy, silniejszy i tak cię przebije. 5 lat mieć szczęście nie ma szans. Dlatego mi wystarczy do szczęścia jeden tytuł, i ja mogę kończyć, ja będę spełniony w zupełności. Nie, nie masz takiego poczucia, Mateusz, że o, chyba mrygną, chyba mogą tutaj stać? Nie masz takiego poczucia, że teraz właśnie podczas tych zawodów 2023 na Arnolcie, że naprawdę byłeś bardzo blisko? Bo wiesz, trzy konkurencje z 5. Ja wiem o tym, że nie wszyscy znają, jak to się liczy, jak to się klasyfikuje, jak to się patrzy, że to nie wystarczy być w 3 konkurencjach pierwszym, bo wypadałoby też nieźle wypaść w tej 4. i 5. na przykład. Ale no wszyscy kurde liczyli, że no Mateuszowi tak dobrze idzie, a tu jednak drugi. Dokładnie. Lider zawodów nie wygrał żadnej konkurencji. On był cały czas wysoko, cały czas był w topce i sobie to trzymał. Gdyby on tam w tym rzucie kamieniem może coś tam spalił, bo pierwszy rzut miał totalnie katastrofa, ten rzut u niego był, i w drugim rzucie on sobie już odpracował, to wtedy jeszcze można było na coś liczyć. No ale ja nie liczę na to, na jego błąd, na jego pech, tylko ja liczę na to, że ja był silniejszy, ja bym go pokonał przez swoje umiejętności, swoją siłę. No tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ja pojechałem tam z bólem, ja nie mogłem pełnej mojej siły użyć. Wiem, że gdybym był zdrowy, ja tę belkę podniósłbym na pewno 2 albo 3 razy. A tutaj niestety ból mnie bardzo, bardzo ograniczył. Ja nie byłem w stanie niestety podnosić i jestem niedosyt, oczywiście, ale ja wiem, dlaczego jestem niedosyt. Ja nie zrobiłem błędu, ja po prostu nie byłem w stanie za dużo dać siebie. Powiedz mi, Kanadyjczyk, który teraz wygrał właśnie WSM i tak mocno cisnął też na Arnold Classic i oczywiście też był pierwszy na Arnoldzie. Podpowiedz mi jego nazwisko. Michel Hooper. Hooper, tak jest. Kurczę, nie chce mi coś to nazwisko wejść do głowy. Czy nie uważasz, że to może być taki fenomen na najbliższe kilkanaście miesięcy albo nie wiem, nawet kilka lat, jeżeli chodzi o aktualnych siłaczy? Ja też byłem młody, ja też byłem w jego wieku, ja też tak robiłem, że byłem porywczy. Na przykład jak mieliśmy rozgrzewki i ja widziałem, co on robi. Tak samo identycznie robiłem, ja nawet mu to powiedziałem, że ja widzę w tobie siebie. Ponieważ on przychodzi na rozgrzewkę, leżą worki na przykład tam do załadunku 50, 70, 100 kilo, 120, on bierze to najcięższe rozbiegnie. Rozgrzewki. Tak samo ja robiłem od początku. I to samo nawet chłopaki z Ukrainy powiedzieli, bo on taki jest bardzo nerwany, taki wiesz, ale mówi, do czasu zobaczysz, że niedługo to się skończy taka passa. My jesteśmy już tylko ludźmi, to już wiesz, wystarczy jeden gdzieś błąd, jedno coś tam gdzieś szarpnięcie, coś się urywa i my tracimy pewność siebie. Ja też byłem nie do złamania do pierwszej mojej kontuzji i wiesz, kontuzje, urazy naprawdę cię uczą dużo i uczą cię przede wszystkim pokory i tego, że po prostu czasem już się zastanowił. Więc ja mu życzę jak najlepiej, ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Wszystko może tu się wydarzyć. To jest taki sport nieprzewidywalny, że czasem nawet nie musisz jechać na zawody, bo w domu się rozerwiesz, więc różnie było. Porozmawiajmy trochę, Mateusz, właśnie o tych urazach i kontuzjach. Ja wiem o tym, że to jest temat
mało taki przyjemny. Człowiek nie chce pamiętać operacji, nie chce pamiętać rehabilitacji, a może inaczej, może niektórzy właśnie chcą pamiętać, bo to sprawia, że są silniejsi ci i tacy bardziej świadomi, zaczynają trenować rozsądniej, mądrzej, tak? Podchodzą do pewnych tematów bardziej konstruktywnie. Ale był taki czas, taki okres, gdzie te kontuzje jednak dawały ci do wiwatu. To zdrowie nie było w tym miejscu, w którym być powinno. Co tak najbardziej wybiło cię z takiego rytmu treningowego? Jakie kontuzje wspominasz tak najmniej przyjemnie? To była operacja tricepsa, która się powielała, ponieważ lekarze zrobili błąd, ewidentny błąd. I gdy pierwszy raz zerwałem triceps, ja wyszedłem ze szpitala i ta ręka mi cały czas puchła. Cały czas była napuchnięta, co było coraz, wiesz, ból. Po treningu było jeszcze gorzej, ale z tym chodziłem. Ja po prostu się z tym przemęczałem. W środku był płyn, ja czułem, że ten płyn jest, że coś jest nie tak z tą ręką, choć lekarz cały czas mówi, że jest okej, tak powinno być, to jest po operacji. Ja zacząłem zaraz startować. Szły wyniki, oczywiście, że szły. Ja zaciskałem zęby, no i dźwigałem, no bo co miałem więcej robić, nie będę się żalić. Krzysztof Radzikowski miał tą samą kontuzję, identyczną, chyba tą samą rękę. Ja go pytałem wiele razy, mówię, Krzysztof, mówi mi, ta ręka puchnie, czy ty miałeś taki problem? Nie, on nie ma takiego problemu. Więc mówię, kurczę, coś jest nie tak chyba z tą ręką. No i w końcu gdzieś tam ćwiczyłem, znowu drugi raz się ten tricep zerwał. Co nie? Strzyli mi to, obwinili mnie za to, że ja mam złą dietę, że jestem zakwaszony. Oni chyba też myśleli, że ja śpię w McDonaldzie. Na przykład ja non-stop jem, wiesz, zasypione jedzenie. I ja mam tam u tego lekarza przyjechać do nich i oni mi się zaopiekują, mi dom jedzenie, wszystko zrobią, catering i będę jadł tak, jak się należycie i oni mi odkwaszą niby, wiesz, i wiśnie mrożone kazali mi jeść, kurde, tak, takie, wiesz, głupoty. Zakwaszenie organizmu, pić na wodę, fotomontaż. Byli ze mnie czubka, no naprawdę. Ja pojechałem do nich na te kilka tam tygodni, na te ich leczenia. Okazało się, że oni, ja jem to samo w domu, dosłownie to samo w domu, płatki owsiane, jajecznice, to przecież sam sobie mogę zrobić w domu, ja to musiałem płacić grubą kasę. No i ten triceps tam był znowu płyn, znowu to puchło, zerwał się trzeci raz. No i strzeli mi tą rękę wtedy i już byłem znowu u nich na rehabilitacjach, pobrali mi płyn, bo mówię, że ta ręka puchnie dalej, coś jest nie tak. No i w końcu pobrał ten płyn ze środka, bo to było spuchnięte, ja wyszedłem znowu z gipsu, bo miałem rękę cały czas na wyproście, triceps tako. No i w końcu bania spuchnięta. I pobrali mi ten płyn, okazało się, że siedzi bakteria gronkowiec. Uuu, dlatego się taki stan zapalny wdzierał. Tak, dokładnie. Dostałem wtedy antybiotyki. Antybiotyki takie, że w ogóle tego gronkowca by nie wytłukły, bo to bardzo, bardzo słabe było. Miałem też dużo problemów skórnych, to wiesz, szedłem do jakiegoś dermatologa, no mówisz, no wiesz, czasem wstyd jest, wyjdzie, masz jakieś tam wysypkę na plecach, czy coś, gdziekolwiek. Dermatolog, widząc mnie już na drzwiach, od razu wiedział, dlaczego ja to mam. Wiesz dlaczego? No bo od razu mnie obwiniał o suplementację, o dopingi, o wszystkie duperele. Jak pan wali choć tyle towaru, to tak, ma taką cerę, tak? Dokładnie. No i choć on nie znał, wiesz, nawet mi tego badania nie zrobił, od razu mi walił antybiotyki, w ogóle, które się nie nadały, bo to była bakteria, on walczył zupełnie z czym innym. Ja brałem leki w ogóle niepotrzebne. I w końcu z moim kolegą się spisałem i on mówi, ja ci znajdę lekarza, u nas w Rzeszowie jest lekarz, czy jest Profamilia, szpital Profamilia, i ty przyjdziesz do nas i my cię wyleczymy, pomożemy ci. Ja przecież ciężko było mi tak naprawdę zaufać i pojechać do jakiegoś nowego lekarza, ja już tam chciałem czwarty raz się kłaść. I po trzeciej operacji, u tych właśnie, których tą operację zepsuli, ta ręka była bezwładna, ja tą rękę podnosiłem, ona mi spadała na głowę. Ja nie mogłem butelki wody podnieść nad głowę. Sobie ta ręka w ogóle nie pracowała, nic, kompletnie. No i w końcu wszyscy ci najbliżsi powiedzieli, że ja muszę coś zrobić, muszę coś zmienić, no bo tam mnie jeszcze zaraz zabiją, skoro trzy razy się pomylili, no ile razy się można mylić? No i zmieniłem lekarza, dr Grzegorz Inglot z Rzeszowa mnie wyleczył, otworzył tą rękę. Początkowo miała być taka opcja, że on tą rękę otworzy, wyczyści to i poda środki antybakteryjne, te środki gąbki gentamycynowe, które się wchłaniają i wtedy ta bakteria będzie wytłuczona i będzie ok. On to otworzył, a tam się okazało wszystko poplątane. Pół tricepsa nie było doszyte. Kaletka do kości przerąbana nitką, nie, bakteria rozkulana. Dostałem od razu kroplówki. On to wszystko, nawet nie był na to gotowy na początku, że on będzie musiał tam coś szyć. No jednak on to naprawił, wszystko wymienił, dał mi kotwice podwójne, wszystko. I operacja była w kwietniu, a ja we wrześniu mało zawodów, tylko wygrywałem i rekordy robiłem.
więc naprawiona ręka, do dziś nie mam nic, spuchnięcia kompletnie, nie mam problemów skórnych, wyszedłem z tego, dostałem naprawdę mocny antybiotyk w kroplówce, w warunkach szpitalnych i naprawdę facet, który się podjął tego, jest mega dobrym lekarzem, wyciągnął mnie z tego, ponieważ do dzisiaj już raczej nie był sportowcem, już bym to skończył, albo już może nie wiem, gdzie miałem rękę, bo tam cholera wie, co by się mogło stać. Także widzisz, lekarz, a lekarz to są dwa różne... Może być lekarz, a może być konowo, jak to mówią. Niestety, nie obrażając tutaj absolutnie... Wiesz, gdyby ktoś mi to za darmo jeszcze robił, to jeszcze tam czy coś, ale ja za to płaciłem naprawdę duże pieniądze, bo ja żadnej operacji nie zrobiłem na NFZ. Za każdą operację płaciłem naprawdę solidne pieniądze w rehabilitację, ja się nie obijałem. Ja za wszystko dawałem z siebie jak najwięcej, żeby tylko nie oszczędzać, bo ja chciałem wrócić cały czas na ten najwyższy, najlepszy poziom i się, wiesz, wzmacniać, wybijać. Ale to oni mi podcinali skrzydła i ja to najbardziej to poczułem, ponieważ wiesz, jak masz jakąś tam formę, jesteś w miarę silny, cały czas się usteczniasz, potem jest ciężko to wszystko odbudować i może nie fizycznie, ale mentalnie, psychicznie jest bardzo ciężko. Właśnie o to chciałem zapytać, co w takim momencie czuje sportowiec, który jest tyle lat na obrotach, który jest uważany za jednego z, na pewno z najlepszych siłaczy, topowych siłaczy w Polsce i jednego z najlepszych siłaczy na świecie, co się czuje w momencie, gdy nie możesz butelki wody unieść nad głowę? Wiesz co, to jest frustracja, no bo jesteś załamany totalnie, bo wszystko masz już na czarno, widzisz. Jak już takie butelki nie możesz podnieść, to już jest katastrofa, bo już wszystko zaczynasz widzieć w czarnych barwach tak naprawdę i widzisz już to, że jest koniec. Jest bardzo, bardzo trudna sytuacja dla sportowca. Później powrót z tego wszystkiego jest strasznie trudny. Każdy trening jest jakby testem i obawą o to, że to się może znowu wydarzyć. I naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko trenować i jeśli ktoś powie, bo tam zrobisz operację, wrócisz i będziesz silny, to nie jest tak. Naprawdę się, jeśli masz kilka operacji, może jedną, po pierwsze to w miarę szybko mi się wracało, ale po każdej z kolejnej jest naprawdę trudno, ponieważ naprawdę boisz się, nie chcesz kolejny raz iść do tego szpitala, mimo tego, że warunki są mega zarąbiste w tym szpitalu, mega jest super, jeśli chodzi o między NFZ a prywatnym szpitalem. Ale nikomu nie życzę, żeby po prostu siedział w szpitalu i przeżywał ból, siedział na środkach przeciwbólowych, potem siedział w gipsie i to wszystko się goiło i cały czas żyć tą nadzieją i tym strachem, wiesz. A jakie emocje towarzyszyły ci z kolei, jak zmieniłeś lekarza, już cię tam otworzył, zrobił, co miał zrobić i pierwsza wasza jakaś taka rozmowa i dostałeś ten feedback z jednej strony, że była taka lipa, a z drugiej strony, że słuchaj, brachu, zrobiłem, kurde, wszystko jak należy. Z ogółem lekarz, z tego co wiem, on mi tego nie chciał powiedzieć. On ciężko to widział, widział to w czarnych barwach. On to zobaczył, on naprawdę nie miał nadziei dobrej, ale mnie pocieszał, powiedział, że będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Ja się budząc, on siedział koło mnie, więc ja miałem łzy w oczach, bo takiego lekarza nigdy nie spotkałem. No, mega, mega człowiek. Przed ostatnimi zawodami właśnie Arnold Classic przyjechał do mnie do domu i z Rzeszowa, to masz 700 km i na ostatnim treningu musiał być, z tego względu, że chciał sprawdzić moją sprawność, te kolana jeszcze. On mnie też upewnił, ponieważ ja się naprawdę bałem podnosić. On mi dał tą taką pewność, że mówi, że na pewno nic się nie stanie, nie bój się i na pewno to podniesiesz. I czujesz to, że ja na przykład kilka treningów miałem pod rząd, ja ciężar, który na barki podnosiłem, ja go paliłem, ja nie mogłem w ogóle go ruszyć. Przy nim podniosłem dwa powtórzenia. I mówię, kurde, tak jakby wiesz, przyniósł mi siłę z Rzeszowa, nie wiadomo skąd ten power, nie? No i dało mi dużo pewności siebie, duże wsparcie jest takie i po prostu zależy właśnie od człowieka, jaki człowiek jest. Zobaczcie, ja przyjechałem 500 i tu kurde mówię, ale się najechałem, a tu chłopisko przyjechał 700 z dobrą energią, w dobrych intencjach, no. No to także kurde, nie ma co marudzić. No, jakbyśmy mieli takich lekarzy, to naprawdę połowa społeczeństwa byłaby na pewno zadowolona, mega zadowolona. Dobra, Mateo, bo weszliśmy teraz na takie trochę trudne tematy, teraz ciarki przychodzą, bo ja już operacji kilka w swoim życiu miałem i no, to nie jest nic niestety przyjemnego. Najważniejsze, jak człowiek wraca do zdrowia i może robić to, co kocha, to wtedy jest fenomenalnie. Zróbmy sobie takie podsumowanie w telegraficznym skrócie. Powiem tobie szczerze, że jak się ogląda tych siłaczy, strongmanów, to czasem mówię, kurde, inwencja twórcza ludzi, którzy tworzą tę konkurencję, to jest chyba jakaś nieskończona, nie? I zacznijmy od tego pierwszego. Najpierw było to przepychanie takie, koło, nie? Koło takie. Tak jest.
Tak, konkurencja zaczerpnięta z Kona Barbarzyńcy, dokładnie. Toczka w toczkę, nie? Akurat tak, tam. Bardzo ciężkie, no tylko, że my nie pchaliśmy ten lat Arnold na filmie. Na szczęście. My tylko minutę niestety. On tam dekadę chyba, tak? Tak, tak, dekadę. No, my niestety nie damy rady tyle. No, ale ciężar bardzo, bardzo duży, z tego co wiem, 12 ton niby nacisku było na dłonie. I chyba raczej tyle było. Jedyny plus taki, że maty były układane pod ząb i miały zaparcie, czyli bardzo, bardzo łatwo, znaczy bardzo łatwo. Ciężko było to pchać, ale lżej niż po prostu, gdzie było ślisko. Więc tamtą konkurencję ja poprzednio zdeklasowałem zawodników Haftora Björnsena, pokonałem parę lat temu w tej konkurencji. W tym roku również ciężko się szykowałem, ale nie miałem tej siły jak kiedyś i wygrałem tą konkurencję. Nie byłem zadowolony, bo miałem 100 stóp, nie pamiętam, ile jest metrów, a poprzednio miałem 112, więc kurczę, było takie, wiesz, niezadowolenie, bo mogło być lepiej, nie? No, ale okazało się, że tyle wystarczyło i tą konkurencję zwyciężyłem. Tak, jedziemy dalej. Druga konkurencja to była wyciskanie belki. Tak jest. Belka na powtórzenia, były dwie belki. Pierwsza 195, druga 175. 175 dla tych zawodników, którzy nie zaliczą tego ciężaru dużego i wtedy oni mogą sobie jakieś tam punkty zdobyć i bić się między sobą na lżejszej belce. Zobaczcie, przepraszam Mateusz, że wejdę Ci w zdanie, bo bardzo mocno się interesowałem tą konkurencją. Zobaczcie z jednej strony z jaką troską podeszli organizatorzy do zawodników, że belka 195 kg i 175 kg. Zdawali sobie sprawę z tego, że mogą być zawodnicy, którzy nie dźwigną, tak, żeby mogli jednak mieć trochę fanu, dać trochę przyjemności widzom i między sobą, żeby mogli się pobić, tak, to dali tą 175, ale z drugiej strony, niech to Wam też da bardzo mocno do myślenia, jak piekielnie ciężka jest ta 195 i to była taka 195 dębowa, nie? Nazwana austriackim dębem na cześć Arnolda Schwarzeneggera, zgadza się? Dokładnie, bardzo, bardzo trudne wyciskanie tej belki, rączki są tak, bo tam jest drewno, które jest wycięte tak i mamy w ten sposób. Jest bardzo ciężko ją wycisnąć. Krzysztof Radzikowski ją wyciskał kilka razy, gdzie on ma piekielne barki i nie pamiętam, ale on chyba też mówi, że jest bardzo trudna do wyciśnięcia. Ja w życiu ją zaliczyłem chyba tylko raz na zawodach też i zrobiłem dwa powtórzenia ze 195. No i jest bardzo, bardzo trudna belka do wyciskania, tak jak wcześniej mówiliśmy, tutaj z kolanami miałem problem, jak już tą wtoczyłem, to już wiedziałem, że będzie bardzo, bardzo ciężko. Raz się udało zaliczyć płynnie, a drugi raz już próbowałem wtoczyć, ale ten ból już mnie tak ograniczał, że już jakby byłem zdemotywowany i jedno powtórzenie. Zawodnicy na czas, a ja się nie spodziewałem tego, że ktoś zrobi więcej niż dwa. A to były cztery, nie? Były cztery powtórzenia na zawodnik i mi się wydaje, że gdybym miał więcej czasu i pociągnąłby piąte. Piekielnie silny, statyczny zawodnik Trey Mitchell ze Stanów Zjednoczonych, z Teksasu, jest mega, mega silny w moim wieku. Ale nie jest dobry taki kondycyjnie, dynamiczny nie jest, tylko statyczny jest piekielnie dobry. No i on tą konkurencję wygrał bezproblemowo. Trzecia konkurencja. Oto trzecia konkurencja, to mieliśmy rzut kamieniem, polnym. Ten kamień raczej pochodzi gdzieś tam z jakichś gór i rzucamy nim na odległość. Konkurencja pochodzi ze Szwajcarii, chyba to jest nawet ich sport narodowy. Mamy rozpęd, tam było chyba 10 metrów czy 12. Rozpędzamy się, musimy ten kamień wyrzucić, tak samo jak po prostu byśmy mieli skakać w dal, przed poprzeczką wyrzucamy ciężar. Najdalsza odległość się liczy, mamy 3 rzuty. Pierwszym rzutem wygrałem już całe zawody, ale no po prostu wychodziłem dalej, bo po prostu szła kolejka. I z racji tego, że no wiadomo, ktoś może mnie przerzucić, dlatego rzucałem dalej, no i każdym rzutem przebijałem swój rzut. No, to bardzo dużo mnie to kosztowało, ponieważ ja miałem tą technikę, że bardzo wyhamowałem na jedną nogę, czy na drugą, te kolana miałem podrażnione i jeszcze bardziej sobie je podrażniałem, więc no, nie grało to, nie szło to na dobrą korzyść dla mnie, ponieważ było coraz to gorzej. Kamyczek, jeżeli dobrze pamiętam, 86 kg dokładnie. 83,5. To gdzieś tam w takim razie, gdzie czytałem czy słuchałem, to chyba jakieś, no nieważne, około 85 kg. Możecie sobie wyobrazić, tak, jaki to jest ciężar. Wiesz, wielu ludzi gdzieś tam wyczytałem filmik i ludzie coś tam, bo ja mówiłem o technice, że nie wiem jak rzucać jeszcze, no bo nikt nie wie. Możesz każdą technikę, możesz bokiem, tyłem, za siebie, pod kroku. No to ludzie pisali, rzucaj tyłem. No to weź, kurde, rzuć 85 kg tyłem. No to nie jest balon, nie? Że ci poleci, więc ludzie są naprawdę śmieszni, którzy mają taką wyobraźnię, że 85 kg rzucisz jak ci się podoba. No to wiesz, to jest abstrakcja. No i konkurencja martwy ciąg, kolejna konkurencja, która naprawdę jest samą moją stroną, mimo tego, że teraz poprawiam technikę
i inaczej się ustawiam, widzę potencjał w tej technice, ale nie idę na maksa już w tych ciężarach jeszcze, ponieważ no, potrzebuję czasu, żeby w czymś się rozwinąć, w jakimś tam nowym ruchu dla mnie, bo jest dla mnie nowy ruch, kompletnie nowy, widzę w nim postęp, ale potrzebuję jeszcze troszkę czasu na ten ruch i zająłem tam na pewno nie ostatnie miejsce, ponieważ w martwym ciągu przeważnie ja tam przegrywałem, tutaj chyba byłem siódmy, więc na 3 punkty dostałem zawsze coś. A z czego to Mateusz wynika? Bo bardzo często jak się ogląda z Tobą materiały, to ludzie podkreślają, że w tych konkurencjach Mateusz jest kotem, w tych konkurencjach jest kotem, ale prawie zawsze się słyszy, pięta Achillesowa Mateusza to są ciągi. Jak myślisz, jakbyś tak miał przeanalizować w tym momencie, jak sobie tu siedzimy, z czego to wynika? Przecież Ty jesteś kurde kawał chłopa. Mogłoby się wydawać, że wiesz, że długie ramię, dosyć długie nogi, 196 cm wzrostu, przy tym długim ramieniu to dosyć szybko, wiesz, sztanga znajduje się w momencie, gdzie Ty jesteś wyprostowany. Jaka słabość? Tu jest. Wiesz co, wydaje mi się, że wiesz, mój martwy ciąg, największy mój martwy ciąg to jest 420 kg i dalej to jest mało. Każdy ma swoją jakąś słabą stronę, akurat ta strona u mnie jest słaba. Jest wielu zawodników, którzy też ciągną tyle co ja, a mają resztę stron silnych, tak jak ja. Ja odrabiam resztą. Nie ma zawodników, teraz akurat jest ten Hooper, który jest mega mocny we wszystkim i to jest chyba jedyny zawodnik, który ma same mocne strony. I naprawdę ciężko jest go na razie na ten moment złamać, żeby go pokonać. No myślę, że po prostu gdybym ja miał dużo więcej czasu, gdyby mnie te kontuzje nie pohamowały, no ponieważ bo ja między kontuzją a kontuzją ja ciągnę 420 i kolejna kontuzja mnie znowu wyhamowała i ja nie byłem w stanie znowu się rozwijać. Ja już naprawdę nabierałem wiatru w żagle. Więc teraz jak już idę z tą nową techniką, jestem lepiej ustawiony, jak już tą sztangę dociągam do kolan, ja już czuję, że ja się prostuję, a wtedy musiałem tą sztangę szarpać, wiosłować tą sztangą i to nie był dla mnie dobry ruch. Teraz już czuję, że ja tą sztangę wciągam pełnym ruchem płynnym do góry i po prostu potrzebuję teraz tylko czasu, żeby potrafić się ustawić prosto i odziemiać. Ja myślałem, że zawrotkę sobie strzelimy taką, bo no to jeszcze kawałek pojedźmy, dobra, jeszcze kawałek pojedźmy, mów. No i wiesz, i samo to ustawienie dla mnie jest nowe, ja się uczę, więc ja widzę w tym potencjał, ale potrzebuję cierpliwości, spokojnie czasu. Nie będę się szarpać, nie będę się tutaj pospieszać, ponieważ wiele razy gdzieś tam pojechałem do jakiegoś trenera. Przed ostatnim Arnold Classic też miałem taką sytuację, że pojechaliśmy do trenera, chcieliśmy zmienić jedną drobną rzecz, jakieś tam wiązanie taśm. Tak nas zrobił, że ja nie pojechałem na Arnold Classic, ponieważ pozmieniał mi technikę, kostium, wszystko po kolei. I ja też mam wyrzuty sumienia do siebie, że ja posłuchałem kogoś, ktoś mnie wcisnął w zły tryb i 7 tygodni przed zawodami zmieniliśmy i technikę, kostium, wszystko. Ja się rozwaliłem, szczeliłem pasła biodrowo-piszczelowe. Ja nie byłem gotowy na to podnoszenie, na takiego ciężkiego przysiadu i dlatego teraz cierpliwie, powoli, stopniowo będę dokładać. Ja myślę, że w tej technice pójdę do przodu z czasem. A mówisz w tej technice, a bo rozumiem, Mateusz, że można powiedzieć, brałeś, czy byłeś chociaż raz, czy dwa razy, czy kilka razy na jakichś korkach i coś tam z kimś zmieniałeś jednak pod tym ciąg, tak? Czy to... Teraz pracuję z Wojtkiem z Global Patents System z Gorzowa i jedna osoba, która, jeśli chodzi mi o pomoc, która mi pomogła, to zmienił coś z tą sztangą. A nie, że zakładasz 300, 400 i to ciągnij na nową technikę, nowe ułożenie. Tu wszystko było od zera. Ja naprawdę miałem problem, żeby po 70 kg się schylić i się ustawić. Ja się tak pociłem i mówię do niego, że ja się tego nigdy nie nauczę. To jest dla mnie zupełnie nowy ruch, ja tego nie wykonam. Aż w końcu zacząłem to praktykować i co trening było lepiej. Wysłałem mu filmiki, o moich filmikach poprawią, dzieli na 100 km, więc nie jesteśmy w stanie się często widywać. On też ma swoje zajęcia, ja mam swoje, ale internetowo jakoś tam je poprawia. I no i widzę ogromny potencjał w tym, tylko po prostu teraz trzeba czasu, ponieważ ja swój wzorzec ruchowy mam jakiś tam od 15 lat w martwym ciągu i 15 lat to samo robiłem, może ten sam błąd, może źle się ustawiałem do swojej budowy ciała. Teraz to zmieniłem, czuję się bardzo komfortowo, no ale ciężko jest coś zmienić po 15 latach, tak? No bo to jest tak samo, jedziesz samochodem 15 lat i nagle zmienić swoje, wiesz, nawyki swoje, no. Gościu, który wygrał konkurencję w martwym ciągu, to chyba pociągnął 440, dobrze pamiętam? Bobby Thompson, 438. Tak jest, tam coś koło... No to zobaczcie, Mateusz zrobił 380 z bólem kolan, jakby przy lepszych wiatrach, jak już jakby nie było tego bólu kolan, jakby był taki w pełni zdrów, powiedzmy czysto hipotetycznie, że nawet te 420 to już by trochę zmieniało sytuację, nie? Dokładnie, jedno podniesienie tej belki mogłoby dużo zmienić, więc no niestety, no nie wszystko można mieć naraz. Dalej czekam może na swoją kolej, może w końcu ten los się do mnie uśmiechnie, może w końcu się uda. No,
pracuję ciężko, będę pracować ciężko, na razie się nie poddaję, choć już wiele razy już myślałem, żeby zakończyć ten sport, ale próbuję, zobaczymy, może dopnę w końcu swego. I ostatnia konkurencja, w której jesteś mega kotem i to o tym ludzie też bardzo często mówią, czyli wnoszenie tak pod góreczkę, tak, po skosie, po takim skośnym podejście, nie wiem jak to fachowo nazwać. No, czyli to frame? Tak, tej ramy, tak jest. Poszedłeś jak, kurde, dzik w żołędzie. Zachylenie bardzo duże. To już ostatnia konkurencja była, poprzednich lat mój rekord to jest 7 sekund, to jest rekord świata. Kurczę, ten rekord chciałem pobić, ale już byłem zmęczony, te kolana mi dokuczały i niestety nie udało się, 8:30 coś miałem i tam sędziami już, ja już na początku myślałem, że jest dobry czas i ten rekord udało się pobić, ale sędzia już pokazuje, że już się nie udało, to już oczywiście moje niezadowolenie. Chciałem zaznaczyć swój rekord ponowny, żeby po prostu ktoś tam za ileś lat, czy za może miesięcy, czy kolejnych zawodach, żeby tego nie przebił. Że po prostu, żeby moje rekordy zapisywały się na dłuższy czas, no nie? Tu sobie strzelimy zawrotkę, Mateo, ty możesz spokojnie, śmiało. I także no z tej konkurencji wiadomo, wygrałem ją, ale nie byłem zadowolony z mojego czasu, który osiągłem. I tą metodą znalazłeś się na drugim miejscu, jeżeli chodzi o Arnold. Dokładnie. Nie masz czasem takiego poczucia, jak to jest, nie chcę powiedzieć, że niesprawiedliwe, no bo taki system jest punktowania, tak? Ale nie jest to takie trochę dziwne? Kurde, no gość wygrywa 3 konkurencje, już mogę jechać, tak? Mówiłeś, tak, patrzę na tego, co on tutaj tym BMW ćwiczy i trochę jestem przerażony, ale dobra, masz rację, pojedziemy. No i do czego zmierzam? 3 konkurencje z 5 się wygrywa, ktoś mógł powiedzieć, jak? No 3 konkurencje wygrał z 5, no to pierwszy chyba będzie, nie? A wygrywa gość, który ani razu nie był pierwszy. A nie, tak to się kalkuluje. Musisz być równy wszędzie, nie musisz być najsilniejszy. Masz być cały czas równy, reprezentujesz cały czas równy poziom i będziesz wygrywać zawody. W 2020 ja wygrałem 4 z 6. Z Haftorem Wilsonem. Haftor wygrał martwe ciągi, rzuty. Cały czas był drugi, trzeci. No i wygrał ze mną. Kalkulacja pokazała, co kalkulacja. To jest tak jak chyba, jak liczymy średnią ocen w klasie, na przykład w szkole. Tak jest. Jak masz same pały na przykład i 2 piątki, to wiadomo, tam cudów też nie zrobisz, nie? Musisz być cały czas równo, nie? No i temat oczywiście, który mnie bardzo interesuje, Mistrzostwa Świata. Zdecydowałeś się, pojechałeś na początku naszej rozmowy, na wstępie powiedziałeś dlaczego. Myślę, że słusznie, bo to czasem trzeba odpuścić, ale czasem trzeba pojechać, pokazać się, zobaczyć, żeby kurde chociażby ludzie nie gadali, nie, że ten to obiecuje, a nie przyjeżdża. Byłeś w grupie trzeciej, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Znowu z tym kotem Kanadyjczykiem ci się trafiło. Tak. Grupy poznaliśmy na miejscu, nie wiedziałem o grupach, wszystko się okazało tam. Miałem jeszcze w grupie Ivarsa, Szmukstylisa, on jest z Łotwy, mój kolega, bardzo dobry kolega. No i wiedziałem, że będzie bardzo ciężko, że jakikolwiek błąd popełnię, to będę musiał wychodzić jeszcze, bo teraz od kilku lat praktykuje się takie coś, World Strongest Man, że drugi z trzecim, nieważne jaką mają różnicę punktów, będą wychodzić do kul. I oni będą się wybijać w tych kulach, aż ktoś padnie. Tak było. Ja wiedziałem, że prawdopodobnie Hooper wygra, a ja będę musiał się siłować w kulach, gdzie Ivars jest piekielnie dobry, bo to już czasem można przekalkulować, kto który będzie. No ale tutaj tak przekalkulowałem, że jeszcze do finału nie wszedłem, ponieważ no nie poszło mi. Pierwsza konkurencja spaliłem totalnie. Na rozgrzewce mi to fajnie szło. Wrzucałem te takie drewniane słupy. Tam były 3 belki związane do kupy i trzeba było w jak najszybszy sposób załadować na podest, na plaży. No i niektórzy zawodnicy łapali to od boku, niektórzy przytulali, a niektórzy po prostu z przodu na siebie mocno i wrzucali. I to była najszybsza metoda, lecz najbardziej ryzykowna. Na twardym było super, ale na miękkim ja się wbiłem w ziemię, uderzyłem, to mi spadło na ziemię, na ten piach. Ja zacząłem to podnosić, tutaj szarpać. I ja już widziałem, jak już kolejny zawodnik biegnie z kolejnym elementem, a ja dalej się męczę z tym pierwszym, on mi tutaj leci ten element, jeśli mi spadnie na ziemię, ja go, dopóki go nie wrzucę na podest, ja nie mogę iść po drugim. No i tutaj czas, tutaj miałem katastroficzny, bo aż tam było chyba 50 coś sekund, czy 60 sekund. I tu podobnie jak starczą, nie dość, że piekielnie niewygodne, bo to celowo zrobione, żeby ciężko było to złapać, donieść, to jeszcze czasowo, czyli też trochę takie kardio, nie? Tak, mega kardio, to w plaży, nie? To bardzo, bardzo ciężko. Stopy uciekające, kolana twoje bolące, też tam prawo, lewo do środka, nie? Samo chodzenie po tej plaży jest trudne, co dopiero noszenie ciężarów, ale każdy miał tak samo ciężko, nie tylko ja, to było sprawiedliwe dla wszystkich. No to konkurencję zawaliłem, w grupie byłem przedostatni, gdzie zawsze wygrywałem konkurencje łączone, zawsze biegowe wygrywałem i to z ogromną przewagą. No i to już bardzo mnie zniechęciło, motywację straciłem.
i musiałem, wiedziałem, że idę do kolejnej konkurencji, do martwego ciągu, bo drugi był już martwy ciąg. I tutaj wiedziałem też, że znowu uwalę, że zawodnicy dużo lepsi ode mnie w martwych ciągach. Łatwo przekalkulować. Zająłem ostatnie miejsce w martwym ciągu, chyba w grupie, więc już byłem ostatni, po pierwszym dniu. I to też taki martwy ciąg nieklasyczny, bo tam, że tak powiem, ciężar był z tyłu, tak, nie? Taka rama, a wy tutaj z przodu, bo z kolei na Arnoldzie to mieliście tą taką wydłużoną sztangę. Tak, tutaj ciężar spadał, nie? Trzeba było podnosić, tam pierwszy strzał był 280 i później po 20 kilo było w górę każdego ciężaru. Tam beczka wpadała, czyli wiesz, jak beczka wpadała ci w połowie, no to połowę beczki ciężaru przejmowałeś. Tak jest. No i jeśli doszedłeś do samego końca, do 380, to już musiałeś lecieć na powtórzenia. No i najlepszy wynik oczywiście wygrywał. No i drugi dzień zaczęliśmy już od zegara, czyli chodzenie dookoła. Kiedyś bardzo popularny, tak. Kiedyś za czasów Warki Strong. Za czasów, gdzie w TVN to bardzo mocno, tak? Za czasów Pudziana, można powiedzieć, nie? Ostatni raz przed tymi zawodami robiłem to w 2018 roku, ponieważ nic na tego na zawodach nie było, nagle oni sobie to odświeżyli i ta konkurencja powróciła, więc zrobiłem tylko 3 treningi na tym. A 3 treningi to nie jest wystarczające, żeby się tutaj przygotować i zrobić jakieś tam cuda. Oczywiście robiłem, no, dźwigałem naprawdę dużo. Lecz mój wynik jest niewystarczający. Wiem, że gdybym miał więcej czasu, zrobiłbym na pewno dużo więcej. Tu na pewno, Mateusz, warte jest podkreślenia, my to oczywiście będziemy pokazywać, że na tym kole bólu, że tak powiem, w pierwszej konkurencji na Arnoldzie, to tą taką belkę, tą wskazówkę, nazwijmy to drewnianą, to się przepycha, nie? Tutaj ona tak trochę uciska na dłonie, uciska na klatkę piersiową, nie? I się bardzo mocno pcha. Tu z kolei przy tym zegarze tak zwanym, tutaj cały ciężar jest na przedramionach i też dogniata cię dosyć mocno w klatkę piersiową. Ale to mocno przetyka. Tak, ale ty to trzymasz tak jakby w powietrzu i jest troszeczkę inaczej, inne jest to przenoszenie. Nie? Oczywiście, no bo ty ciężar niesiesz, a nie wchasz, tak, więc nie pchasz, jest zupełnie to ciężej. Tak. I masz na sobie gdzieś około 200-250 kg w rękach, więc to jest naprawdę ciężko. Jeszcze idziesz po okręgu, czyli ręka wewnętrzna idzie niżej niż zewnętrzna. Idziesz lekko skrzywiony, nie da rady się iść prosto, no bo to jest tylko do góry. I tutaj chodzi o to, żeby jak nawalić jak najwięcej stopni. I jest to naprawdę trudna konkurencja. Jeśli tutaj naprawdę nisko się położy tą belkę, to bardzo utyka, uciska i nie mamy jak oddychać, więc trudna konkurencja, bardzo wykańczająca. No i chodzi tutaj o dystans, a nie o czas. I kolejna? Kolejna było wyciskanie belek, 5 belek. Kto w najszybszym czasie podniesie wszystkie belki, chyba że jeśli nie skończysz, no to liczone są twoje 4 belki w tym czasie, jakie osiągłeś. I oczywiście stopniowanie ku górze, tak, nie? Ciężaru. Od 105 do 185. Zrobiłem 4 belki. Piąty już nie dałem rady, po prostu byłem wypompowany, nie miałem już tej motywacji, kolana mnie też bolały i ciężko jest już, wiesz, walczyć, jak już wiesz, że już jest naprawdę źle, co nie. No i ostatnia konkurencja, jak dla mnie, to były rzuty. Rzuty jako jedyna konkurencja. Trenowałem rzuty, ponieważ traktuję rzuty jako konkurencje rozgrzewkowe do martwego ciągu, czy nawet do przysiadów, ponieważ uginam nogi. Jest to ćwiczenie bardzo rozgrzewające, rozciągające i praktykuję je dość często. I dlatego też spośród 30 chłopa miałem najlepszy czas. 3 osoby tylko przerzuciły, w tym ja miałem najlepszy czas spośród tych wszystkich 30 osób. Na tych ketlach, bo rzucaliśmy ketlami, tak, były ketle od 18 do 31 kg i ja to bez problemu zrobiłem i byłem gotów nawet rzucić dużo więcej, dużo szybciej. No to widać, tutaj robiłem tę konkurencję, jeśli ją trenowałem, rezultat był naprawdę dobry, a przy innych naprawdę widać, że nie było robione, nie było trenowane, więc co się dziwić. Do finału nie wszedłem, zająłem czwarte miejsce w mojej grupie, więc trzeci z drugim się bił o wejście do finału. I tu bym chciał już bez mówienia o nazwiskach, bo to nie jest ważne. Ty jesteś tutaj priorytetowo, ty jesteś gościem, więc mówimy o tobie, a nie o innych zawodnikach ze świata, nie o innych siłaczach. Ale chciałbym, żebyś wspomniał dwa zdania, jak wyglądała ta bitwa trzeci z drugim, bo to jest ekstremalnie wycieńczające, bym powiedział, i bardzo ciekawa ta taka bitewka, bo to jest do utraty sił w zasadzie, nie? Dokładnie. Pierwszy ma już wolne, od sobie odpoczywa i regeneruje na zawody, wie, że ma finał. Drugi z trzecim, nieważne jak byłeś drugi, ile jak się bardzo starałeś, mogłeś z tym pierwszym rywalizować i mało go nie pobić i walczysz z trzecim, który mógł nic nie robić. I ten trzeci może ci zabrać przez to, że jest dobry w kulach. Więc ja to uważam, że jest to niesprawiedliwe przede wszystkim dla zawodników, tych właśnie drugiego i trzeciego, ponieważ taki zawodnik
idzie do kul i kiedyś było tak, że była jedna kula i przerzucało się ją do oddania. A później myśli, że jest 120, 140, 60, 80, 200 i 200 idziemy na powtórzenia. To wyobraź sobie, że podniesiesz, trafisz na zawodnika mocnego w kulach i takie 200 kilo podniesiesz 6 razy, czy tam 7, 8. To po takim podnoszeniu tobie się już przez kilka dni w ogóle nic nie chce robić. Jesteś dosłownie zdemolowany, ponieważ to ćwiczenie wymaga siły całego ciała. To nie jest tylko praca nóg, to jest praca ramion, dłoni, kolan. Tak, wszystkiego, bicepsy piekielnie. Tak. Jesteś zdegradowany, masz wtedy niecały dzień przerwy, no bo to jest już noc, potem masz kolejny dzień, masz na zapoznanie się regulamin, kolejne konkurencje finałowe i samego rana następnego dnia startujesz, więc nie masz nawet 24 godzin na regenerację porządną i musisz iść znowu dźwigać i robić 3 konkurencje i po kolejnego dnia znowu 3 z zawodnikami, którzy nie przeszli tej konkurencji, ponieważ wyszli jako liderzy. Więc to jest mega niesprawiedliwe, ale oni to zrobili z tego względu, że jak ja na początku startowałem na Mistrzostwach Świata, mieliśmy podesty i my walczyliśmy w kulach, ostatnia konkurencja, lider, czy ten, który miał drugie miejsce, wkładali sobie tyle kul, ile trzeba było i kończyli zawody. I nie było walki do końca. Rozumiem. Wiesz. I nie podobało się właśnie to dla organizatorów, że my nie nawiązujemy walki, że nie ma emocji do końca. No to emocje zrobili takie, w taki sposób. Czyli tak, idąc taką najprostszą logiką, to wypadałoby być pierwszym, żeby mieć święty spokój, nie? Ja tak robiłem na początku, jak startowałem, wychodziłem z pierwszego miejsca i to właśnie mi owocowało, że po prostu ja miałem dzień na regenerację, dzień na odpoczynek i mogłem sobie, wiesz, bez stresu odpoczywać i skupiać się już na finale. To na pewno ujmuje sił, taka walka w kulach ujmuje sił zawodnikom i oni już nie mają szans walczyć na pewno o pierwsze miejsce. To jest niemożliwe moim zdaniem. No, tak mi się wydaje, bo nigdy takich kul nie przerzucałem. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego nigdy robić. Ale wydaje mi się, że nie tylko sił fizycznych, ale też i takich, kurde, mentalnych, nie? No bo... To... Tak, bardzo są zestresowani zawodnicy. Moi koledzy, na przykład Rauno Heinonen jest z Estonii. Ja widziałem, jak on bardzo to przeżył, że bardzo ten stres, on panikował. I mimo tego, że gościu ma 40 już lat i ma doświadczenie i w ogóle, gdzie on zawsze mnie, na mnie krzyczy, ej, ty się nie stresuj, bo ty powinieneś. Tym razem ja, stojąc z boku, ja mówię, ej, weź się nie stresuj, bo jesteś dobry, będziesz walczył wejść do finału. Widziałem, jak gość naprawdę się trząsł, bo się bał. I potem, wiesz, co jest najgorsze? To takie, że jak przegrasz, odpadasz, on wchodzi do finału i ty mimo tego, że dałeś z siebie ponad normę, że mało tam, wiesz, nie pozrywałeś, to odpadasz. Już jesteś, nie liczysz się już w ogóle, nie? Bo jeszcze ten, co tam, kurde, no, dał z siebie wszystko, jest dalej, no... Tak, on ma jakąś tam nagrodę. Ta, ty nie masz, to jest tak jak w walce, to jest jak w walce w ringu, nie? Dostajesz wygrany, oczywiście, wiesz, jest mega zadowolony, to jest nagrody, wszystko, wiesz, pięknie, ceremonia, a ty idzie, jesteś już w cieniu. A powiedz trochę, jakie są twoje odczucia, no bo fajne chwile podczas tych Mistrzostw Świata, dwóch zawodników po absolutnie fenomenalnej karierze siłaczy, wieloletniej, zakończyło karierę. Podejrzewam, że miałeś okazję być przy tym, tak? Jak wręczali tam jakieś takie, no, statuetki, tak? Jak były podziękowania. Jak ty to widziałeś, będąc tam na miejscu? Że taka wyniosła chwila, fajny moment? Wiesz co, taka bardzo wzruszająca chwila z tego względu, jak dla mnie, ponieważ jak ja zaczynałem startować, ja pojechałem na Mistrzostwa Świata, ja byłem z Brianem Shawem w grupie. I ja wszedłem do finału wtedy, ja oczywiście udało się, tylko że ja zajęłem chyba wtedy 7 albo 8 miejsce. W totalnej dziesiątce, nie? Już. No i ja potężne ambicje miałem, ja byłem załamany, że mi się tam nie udało, że tam ktoś mnie inny pokonał. I pamiętam właśnie, Brian Shaw był jedną osobą, która do mnie przyszła wtedy, ja taki, wiesz, siedziałem, kurde, smutny i to zły na cały świat, bo ja miałem słaby wynik, on do mnie przyszedł, mnie tak, wiesz, przytulił, mówi, gościu, mówi, czym ty się przejmujesz? Mówi, ja pierwszy raz, jak przyjechałem na Mistrzostwa Świata, ja do finału nie wszedłem, ja byłem o wiele słabszy niż ty i wiesz, siadł ze mną, przegadaliśmy, to tak, wiesz, pocieszył mnie, że to nie jest nic takiego, że ty masz cały czas, wiesz, lata przed sobą, że będziesz się rozwijać, że on widzi we mnie przyszłość i w ogóle taki gościu, który, wiesz, taki dobry misiek, to wesprze i, wiesz, pomoże i taki, wiesz, dodał otuchy, nie? I, wiesz, i też cieszę się, że mogłem startować z takim człowiekiem, ponieważ jak ja zacząłem startować w 2015 roku, ja trafiłem na chyba najcięższą erę zawodników najsilniejszych na świecie, ponieważ na przykład w 2017 roku, jak ja startowałem w Arnold Classic,
1000 funtów, 455 kilo poniosło chyba 7 zawodników w martwym ciągu. Dziś nikt nie podniósł 455 kg. Nikt tyle nie zrobił. 453 dokładnie. Więc trafiłem w najcięższą erę i tak samo z Duna Stawiska czy Brian Show. Ja naprawdę się cieszę i jestem z tego dumny, że ja mogłem z nimi startować z najlepszymi w ogóle w historii człowieka, nie? A jeszcze jeden zawodnik? Mark Felix. Felix, tak. 57 lat. I jeżeli dobrze pamiętam, to on chyba 18 startów na Mistrzostwach Świata, to jest możliwe? To panie, chyba to jest nawet najwięcej. Niesamowite, nie? On zaczął też późno. On w wieku 40 lat zaczął z Trockmana. Aha. Bardzo późno, ale mimo wszystko, wiesz, dotrwaj do 57 lat i dźwigaj. Przecież ludzie w tych latach to już umierają na przykład, tak, nie? A za choroby różne, a on dalej dźwiga i on jest dalej sprawny. Potrafi, wiesz, pociągnąć 400 w martwym ciągu. Więc wnet tutaj człowieka, który ciągnie 400. To jest prawie 60, nie? Tak, on ma bliżej do 60 niż do 50, nie? Mega, mega, wiesz, genetyk przede wszystkim i wiesz, że jego organizm potrafi, wiesz, mimo tego, że on nie jest tam jakiś piekielnie silny, nie jest rekordzistą świata na jakieś tam boje, ale on dalej potrafi być w czołówce, wiesz, i kopać tyłki tym młodym, co mają po 30 lat, nie? A jeżeli chodzi o rekordy świata, jesteś aktualnie posiadaczem ilu rekordów i w czym? Bo to jest też bardzo ciekawy temat. Kurczę, na pewno Hantel, jeden, 150 kg, taki duży i 145 okrągły. Przenoszenie samochodu na plecach, tam 450 kg na czas, 10 sekund równo miałem. Kamień na bark podnosiłem, ten taki polny. Tak, i to się mówi, że kamień, który on nie jest jakiś taki wygodny do o nieregularnych kształtach. O tak, powinienem chyba takiego sformułowania użyć. Powiedz mi, jaka waga jest tego kamienia? 186. Tak, 186 kg. I w 2018 roku mieliśmy ten kamień pierwszy raz i Haftor Bjornsson poleciał specjalnie do Stanów, Brian tam na miejscu już miał ten kamień. Trenowali tym kamieniem. I ja mówię, kurde, niesprawiedliwe. Mówię, polecieli sobie, dźwigałem ten kamień, a ja muszę tutaj szukać na polu różnych kamieni i dźwigać. No i wiesz, pojechałem na jeden parking tam leśny, patrzę, jest kamień. Tam mi ktoś dzwoni, mówi, tam leży kamień, taki, taki. Pozwoziliśmy tych kamieni od groma i tylko, wiesz, żeby były chęci do podnoszenia i siły. No i zaczęliśmy trenować. No ja mówię, a tamci jak trenują w tych kamieniach, to już pewnie nie ma szans z nimi w ogóle cokolwiek rywalizować. No i wyszedłem, zrobiłem 4 powtórzenia, bo tam zawodnicy niektórzy w ogóle nie mogli poruszyć z ziemi, odkleić go. Ja mówię, coś jest nie tak. I zanim ja do niego wyszedłem, naprawdę narobiłem sobie obaw, ponieważ jeśli gościu nie może ruszyć kamienia z ziemi, to na pewno ja też go nie podniosę. Okazało się, że podniosłem 4 razy. No i po mnie szedł właśnie Brian i szedł Haftor. I mówię, kurczę, jeśli oni robią, ja zrobiłem 4, a oni podnoszą kulę po 200 coś, to taki kamień dla nich tak jak piórko będzie. No i okazało się, że oni nie mogą go w ogóle ruszyć. Gość tutaj się męczy, siłuje się. Mówię, kurde, to jakby jakieś, wiesz, śmieszna sytuacja, bo facet, który waży 200 kg, nie może podnieść kamienia 180 parę. Mówię, to jest nieprawdopodobne. No i ja zrobiłem te 4 razy. No to był już rekord. Znaczy rekord. Zapisany nowy, bo to jest coś nowego. Nigdy nikt nie miał rekordu na tym kamieniu. Po prostu to była nowa konkurencja. No i rok później ta konkurencja była ponownie, czyli mój rekord był rekordem jakby świata. I ja ten rekord miałem okazję pobić, no i pobiłem go, zrobiłem 5 razy, więc to jest kolejny rekord, czyli 4 chyba, a i 5 to jest ta rama pod górkę, frame. Rameczka pod górkę, tam. I do tego momentu nikt nie pobił tych rekordów, więc fajnie. Mateusz, na koniec taki jeszcze temat. Ciekaw jestem twojego zdania w tym temacie. Ja co prawda poruszyłem trochę ten temat z Krzysztofem Radzikowskim, jak miałem okazję z nim porozmawiać. Rozmawialiśmy sobie trochę o Strongman. Jak ty uważasz, co by się musiało wydarzyć, albo może czy to się w ogóle wydarzy, żeby siłacze strongmeni wrócili do takich łask, jak byli kiedyś w naszym kraju? Bo ja wiem, że w innych krajach to są w dalszym ciągu bardzo, w cudzysłowie, chodliwe konkurencje i to tam jest bardziej na topie niż w Polsce. Co by się musiało wydarzyć, żebyśmy rzeczywiście z taką ogromną pasją i miłością wrócili do strongmenów jak kiedyś? Bo teraz tak, to MMA, a to piłka nożna, która była, jest i prawdopodobnie będzie, mimo tego, że wyników nie ma, tak? Nie wiem, boks teraz też coraz lepiej się ogląda. No, nie wiem, siatkówkę, być może piłkę ręczną. No tak, strongmeni gdzieś zepchnięci do lamusa, że tak powiem. Myślisz, że jeszcze będzie dobrze? Co ciężko powiedzieć, ponieważ tutaj potrzeba dużych sponsorów, którzy będą pchać kasę do telewizji i będą to chcieli puszczać. I powiem ci szczerze, że jedne takie grono odbierających, oglądających, to byliby starzy ci ludzie, którzy oglądali to kiedyś.
ponieważ na przykład miałem okazję startować w Polsce, na przykład w Sopocie kilka lat temu, w Sopocie, na plaży. Naprawdę Sopot to jest odwiedzające miasto przez wielu ludzi. Dużo ludzi tam przyjeżdża odwiedzać to miasto i szczerze mówiąc policzyłbym, ja startowałem Krzysztof Radzikowski i naprawdę młodki zawodnik Sebastian Kurek, Grzegorz Szymański wtedy był i szczerze mówiąc ja bym policzył to za tych ludzi, którzy oglądali na, nie wiem, na swoich dłoniach i może twoich palcach dłoni. Więc naprawdę ludzie tym się nie interesują tam i może to się tak pozmieniało, że teraz ludzie bardziej w korporacjach siedzą i w ogóle w pracy, oni jakby nie interesuje ich, to nie mają tej wyobraźni, tego ciężaru, że ktoś podnosi na przykład, nie wiem, worek 100 kg i z tym biegnie i to, wiesz, dźwiga i coś z tym robi, jakieś wyniki. Na przykład raz miałem okazję robić zawody dla mojego przyjaciela, mojego kolegi, charytatywne to było, ponieważ jego dziecko chorowało na raka i robili taki jakby koncert, jakby zbiórkę pieniędzy i poprosili mnie, czy ja bym mógł na przykład zrobić jakiś tam pokaz dla ludzi. To było na wsi, wiesz? I powiem ci szczerze, że na to przyszło, nie wiem, z 300, może 500 osób na wsi. Ja w ogóle byłem w szoku, że ludzie jest w stanie przyjść. A przyszli tacy właśnie ludzie właśnie ze wsi, którzy na przykład, nie wiem, kiedyś, nie wiem, ktoś miał gospodarstwo, podniósł, miał kamienie w domu na polu, to musiał kamienie przenieść, worek zboża, wiedział, że waży 50 kg. I oni wszyscy, wiesz, jak ja robiłem pokaz, to w międzyczasie robiłem konkurencję dla ludzi. Jakieś tam nagrody drobne pozbieraliśmy i te nagrody im tam wręczałem. Na przykład jakieś tam drobne voucher, na przykład na fryzjera, na fryzjerkę, jakiś tam ekspres do kawy, przykładowo coś, nie? I ci ludzie normalnie, wiesz, aż chcieli dźwigać, chcieli się szarpać. Tutaj, wiesz, mimo tego, że to było za ciężkie, on tam się szarpie, próbuje. I to było mega, mega to w tym takie fajne, bo w miastach tego mi się wydaje już tak nie ma. Nie? Ludzie są takim, jest dystans do tego, jakby do tego sportu. I na przykład patrząc, jak to jest w Anglii, ludzie płacą naprawdę grube pieniądze. Tak jak u nas, na przykład MMA, żeby wejść i wykupić na przykład VIP-a. W Anglii, z tego co pamiętam, 250 funtów kosztuje wejście VIP-owskie na Strongmana. Dzisiaj ludzie u nas w Polsce ci za to nie zapłacą nawet złotówki, żeby wejść, nie? To się pozmieniało właśnie, bo wyszedł też właśnie teraz nowy sport MMA, jest bardzo popularny i wykurzył dosłownie inne sporty. No i piłka nożna, która jest pompowana od zawsze i jest bez sensu moim zdaniem, ponieważ piłkarze nie wykazują się w odpowiedni sposób, jak należycie do swojej wypłaty i do tego, jak bardzo są, wiesz, otaczani to całą otoczką. Bardzo grzecznie to powiedziałeś i bardzo delikatnie, ale no tak, zgadza się. No, ponieważ mamy, nie mówię już o strongmanie, bo nie chcę tutaj sobie gadać, ale mamy i tak siatkarzy, mamy dobrych innych sportowców, którzy mogliby naprawdę zająć to miejsce i te pieniądze mogłyby być naprawdę mega inaczej rozdzielone i każdy był zadowolony, a to jest pompowanie pieniędzy naprawdę w błoto i jest to bezsensowne moim zdaniem, no ale niestety to tak trzeba się z tym godzić, trzeba to przyjąć i nie, mam nadzieję, że może gdybym na przykład, ja mam taką nadzieję, że może gdybym udało mi się wygrać Mistrzostwa Świata, może gdybym ja ściągnął bardziej te media społecznościowe, te telewizje, to wszystko, może by się trafił jakiś sponsor, może by się udało otworzyć jakąś federację i w końcu to w Polsce otworzyć ponownie. I jeszcze na koniec jedno pytanko i będziemy powolutku stawiali taką kropeczkę nad i, jeżeli chodzi o naszą rozmowę. Czy będąc na twoim poziomie, czyli już na poziomie, no takim naprawdę top of the top, można utrzymać się ze Strongman, ale jakbyś nie miał tych wszystkich fantastycznych sponsorów, dużych, takich generalnych, których posiadasz, czy nie? Wiesz co, w moim przypadku, gdy miał się utrzymać ze Strongman bez sponsorów, to w moim przypadku nie, ponieważ ja wydałem bardzo duże pieniądze na wszystkie operacje i moje leczenia. Ten czas obecnie, gdy mam sponsorów, mogę sobie pozwolić na to, że nie muszę iść pracować, sponsorzy mnie utrzymują. I mam tam oczywiście jakieś oszczędności zawodów, ponieważ mimo tego, że wiadomo, startowałem Mistrzostwa Świata, na Arnoldzie byłem drugi, są naprawdę dobre pieniądze, jeśli chodzi o nasz kraj, czy na przykład kraje tutaj europejskie, typu Polska, ponieważ przykładowo 10 tysięcy dolarów w Stanach to jest 10 tysięcy złotych dla nas, tak, u nas, tak, nie? Ja sobie to liczę razy 4, więc to jest ten plus życia u nas w Polsce. Mimo tego życie jest coraz droższe, coraz to trudniej jest u nas, ale jest okej. Nie mam co narzekać. Mam bardzo dobrych sponsorów, bardzo dużo mi pomagają. Wiem, że bez nich byłoby to bardzo trudne i musiałbym naprawdę albo kombinować, żeby zaraz cofać się do pracy i nie mógłbym się skupić tylko na sporcie.
a tutaj w tym przypadku jestem sfokusowany tylko na jednym, dążę do sportu, nie brakuje nam na życie, żyjemy w miarę godnie, w miarę normalnie, więc jest okej. Czego mogę Tobie na ten moment życzyć, oprócz zdrowia, bo to jest oczywista oczywistość. Już mogę nawet powiedzieć, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Mam takie poczucie, że Ty jesteś facetem w odpowiednim miejscu, na odpowiednim stanowisku, że tak powiem. Wiem, że jeszcze dużo przed Tobą, jeżeli chodzi o siłaczy. A oprócz zdrowia, co by się jeszcze przydało, żeby machnąć tego Arnoldsa na to pierwsze miejsce i żeby być może w oby najbliższej przyszłości zostać mistrzem świata? Wiesz co, chyba nic nie musisz mi życzyć. Motywację mam, determinacja jest, może trochę szczęścia. Nic więcej, ponieważ do wszystkiego będę ciężko dążyć, ciężko będę na to pracować. Oby tylko właśnie mierzona kontuzja, po prostu szczęścia, żebym tej kontuzji nie dostał. I będziemy działać. Tego życzę. Te dwie kamerki są do Twojej dyspozycji, wszystkie rejestratory są do Twojej dyspozycji. Ja milczę. Co Ci w sercu gra, co Ci być może na duszy lub na wątrobie leży, do swoich fanów, widzów, słuchaczy, być może hejterów, generalnie do naszej publiczności, nie tylko, do wszystkich, którzy obejrzą sobie ten materiał i go posłuchają, co byś chciał przekazać teraz w tym momencie? Wszystkim bardzo chcę podziękować za oglądanie, za wspieranie, za dobre słowa, za złe słowa również, ponieważ to też mi podnosi jakąś tam oglądalność. Jeden hejter robi też dobrą reklamę, co nie? Więc jakby nie było, dziękuję wszystkim, dziękuję za wsparcie, za miłe, za te gorsze wiadomości i nic więcej, dziękuję. Ja również, Mateusz, dziękuję za rozmowę, dziękuję. Za to, że mnie wpuściłeś tam, bo wiem, że tutaj widzowie docenią to, że pokazaliśmy troszeczkę trochę tych siłownianych okoliczności, jak ja to mówię. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał Olimp Sport Nutrition. Jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, jestem pewny, że przypadnie Wam do gustu, kciuki w górę, piszcie w komentarzach, odnieście się trochę do tego, co tutaj Mateusz mówi, do tego, co ja mówiłem. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zachować odpowiedni poziom. Wiecie, że tego rynsztoku i hamówy nie znoszę na naszym kanale. Dzwoneczki, żeby być z nami na bieżąco. Śledźcie oczywiście social media Mateusza, no bo niedługo duże wyzwania przed nim. No i co? Oczywiście w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach jazdy z wujaszkiem. Mam nadzieję, że moja kijanka niedługo wróci do łaski. Będę już jeździł moim Joker Mobilem oklejonym po całej Polsce i będzie wstrykać zdjęcia i gdzieś tam je oznaczać na social mediach. Ale póki co Lexus sprawuje się fajnie, nie? Komfortowo się jechało. Dobrze, dobrze, cichutko. Pozdrawiamy. Ja za momencik wracam do Warszawy. No i co? Tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. No słuchajcie drodzy, jestem właśnie po trasie. Wybaczcie, że tak nagrywam z ręki, ale sprzęt już mam wypięty, ale mikroport jest jeszcze włączony i być może nie będzie mnie świetnie widać, ale na pewno będzie mnie świetnie słychać, przynajmniej taką mam nadzieję. Naszły mnie jakieś takie przemyślenia w drodze powrotnej. Miałem sporo tego czasu. Ja czasem jak tak słucham jakiegoś mojego rozmówcy i tak nie do końca wiem, o co mu chodzi, to się pytam często, chwalisz się czy żalisz? I pewnie wy się w tym momencie zastanawiacie, czy będę się chwalił czy żalił. Ja chciałem się po prostu podzielić tym, co mi teraz gdzieś tam w sercu gra, w głowie dzwoni. Mianowicie pojechałem dzisiaj 500 km do Mateusza Kielicha Kieliszkowskiego. Zrobiłem z nim 30 minut, około 30 minut takiego intra, które pewnie już obejrzeliście. Zrobiłem z nim ponad godzinną, wydaje mi się, że bardzo fajną, ciekawą, taką nietuzinkową rozmowę. Po tym wszystkim tak naprawdę wypiłem Energola i 500 kilometrów wróciłem do Warszawy właśnie, nie wiem czy mówiłem, jestem w garażu. No, przed chwileczką wyłączyłem auto. No, pewnie widać i pewnie trochę słychać, że jestem zmęczony. Natomiast zrobiłem ponad 1000 kilometrów, jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. No i chciałem się z Wami podzielić taką refleksją, że fajnie jest w życiu robić to, co się kocha i kochać to, co się robi. Ja mam taki ogromny przywilej, zaszczyt i taką przyjemność właśnie robić w życiu to, co kocham, między innymi nagrywać jazdy z wujaszkiem dla Was, pracować z naprawdę zajebistymi ludźmi w Olimpie, bezpośrednio z Marcinem, bezpośrednio z Madzią, w zasadzie w trójkę tworzymy dla Was ten content i
I chciałem się z wami podzielić właśnie tym, że nie zawsze jesteśmy w stanie mieć tego gościa, którego byście chcieli, którego byście sobie życzyli. Nie zawsze wszyscy goście są w zasięgu naszego wzroku, naszych rąk, jak to się mówi. Natomiast robimy wszystko, żeby wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom. I myślę, że ta moja dzisiejsza trasa w jedną stronę z powrotem, nagranie tego materiału, naprawdę uważam, że całkiem niezłego materiału, jest takim ukłonem w waszą stronę, w stronę widzów, w stronę słuchaczy. Ja zawsze podkreślam, że tworzymy ten format dla was i z myślą o was. Pięknie. Kolejna rozmowa nagrana. Czas ruszać do domu. Przede mną kilkaset kilometrów, dlatego wspomogę się moim ulubionym Ehrweiler Focus drinkiem. A wy piszcie w komentarzach, do kogo powinienem pojechać z kolejnymi odcinkami jazdy z wujaszkiem. Dzięki. Piona.